Dobry wieczór, Szachowa Polsko. Witam serdecznie na analizie partii mojej z Kasprem Piorunem. Witam serdecznie w ten piękny środowy wieczór. Będę komentować oczywiście tę partię z uwielbianym przez Państwa mistrzem międzynarodowym Piotrem Brodowskim. Witam Cię, Piotrze. Dobry wieczór, cześć Zbyszku, witam również Państwa. Bardzo ładna, Zbyszku, koszula, muszę sobie przyznać. Dziękuję. Widzę taka czarno-biała, jak tutaj nasza szachownica. Mam nadzieję, że to taka mała, takie odniesienie do bierek szachowych. Przepraszamy za małe spóźnienie, ale Piotr po prostu jest tak rozchwytywany przez wszystkich, że, nie, że zajęty musiałem był. Poczekać. Nie kokietuj, Zbyszku, nie kokietuj. Wszystko jest ok. Zapraszamy do analizy. Dzisiejsza partia z mistrzem Polski, tak? Z tego co widzę. Tak, dokładnie. 2600 rankingiem. To chyba często się z zawodnikami powyżej 2600 nie wygrywa. No przede wszystkim rzadko się gra z takimi rankingami. Rzadko się gra. No. Ale jest to chyba, okazji jest naprawdę coraz więcej, bo jednak tych zawodników z rankingu 2600 jest coraz więcej na świecie, prawda? Kiedyś można było ich policzyć top 100. Uprawniało tutaj nas do bycia w top 100, kiedy mam ranking ponad 2600. No teraz tych zawodników jest znacznie więcej. Mówi się o inflacji rankingu, ale ty zawsze mówisz, że chyba czegoś takiego nie ma, tak? Ty byłeś orędownikiem tego typu zwrotu. Po prostu coraz więcej szachistów. No nie ma. Inflacja by sugerowała, że ten ranking jest coraz mniej wart, a tak nie jest. Oczywiście cały czas 2600 to 2600. No i co, no lecimy chyba, nie ma co, ja tutaj zaczynam tak sobie gadać, przedłużać. Tak, lecimy partię, oczywiście. Przypominam o łapkach w górę, żeby dawać, jak się będzie analiza podobać. No dobry feedback dostaliśmy z Piotrem z analizy z zeszłego tygodnia, z tej partii wygranej przez Piotra z Janem Krzysztofem Dudą, który jest oczywiście nominowany na najlepszego sportowca roku w plebiscycie przeglądu sportowego, więc zachęcam do głosowania oczywiście. No i co? Teraz stwierdziliśmy, że moja partia pójdzie na ruszt i następnym razem pewnie kolejna jakaś partia Piotra. I tak może będziemy wymiennie te partie jakieś ciekawsze. Dobra, nie ma sprawy, bardzo chętnie. Może, jeśli Państwo mieli jakieś, tak, może jakąś super dobrą partię rozegraną, oczywiście tylko musimy mówić, żeby ten ranking był powiedzmy dość wysoki, wtedy też kiedyś możemy takie coś przeanalizować, no ale póki co pochwalimy się naszymi tutaj dziełami szachowymi, mam nadzieję, że będzie ok. Mi proszę wybaczyć, ja dzisiaj troszeczkę jestem dość mocno zmęczony, dość jest wieczór, ale postaram dać z siebie wszystko w tych analizach i postaram się Zbyszkowi pokazać, kto jest tutaj, że tak powiem. Najgorsze jest to, że tak dzisiaj sobie tą partię wcześniej przyjrzałem i prawie, mimo że ona była grana w lipcu, to ja prawie nic nie pamiętam z tego, co tam myślałem przy tej szachownicy. Ale warto dodać, że my tę partię chyba już widzieliśmy, prawda? Ponieważ ona była też z mistrzostw Polski rozgrywana, tak? Troszeczkę można zdradzić takie kulisy tej partii. I dość ładna była, z tego co pamiętam. Znaczy miała swoje ukryte niuanse i wydawało mi się, że troszeczkę stoisz w gorszej sytuacji, ale tam dość ładnie, że tak powiem, wykaraskałeś się i pokazałeś, kto tutaj rządzi. No ja szczerze mówiąc przez całą partię czułem się pewnie odnośnie swojej pozycji. No i generalnie jaki background był. To były mistrzostwa Polski w tym roku rozgrywane systemem pucharowym. Pierwszą partię przez własną głupotę przegrałem. No i żeby doprowadzić do dogrywki musiałem w partii rewanżowej wygrać. No u mnie wygrywanie na zawołanie to ciężka sprawa, w ogóle rzadko kiedy się jest w takiej sytuacji, że trzeba wygrywać. No tutaj ta faza pucharowa właśnie wymusiła na mnie taką sytuację. No i szczerze powiedziawszy, no nie wygrałem zbyt wielu partii z zawodnikami tej klasy, co Kacper Piorun, który akurat teraz miał ranking 2601, no ale swój, jego best to był jakoś 2680, więc... Tak, 2680, że nawet wbiczał się pod 2700, coś niewiele mu brakowało. No warto przypomnieć sobie, że Kacper był jednym z członków naszej drużyny olimpijskiej, gdzie drużyna miała czwarte miejsce i tam właśnie udało mu się wygrać z całym Hikarem Nakamurą na turnieju w olimpiadzie, także czy też remisy z Kramnikiem, czy z innymi świetnymi zawodnikami. No coś o Kacprze mówią, prawda, tym bardziej, że jest aktualnie mistrzem Polski i co rok, od paru lat taki medal mistrzostw Polski zdobywa.
A ci takie właśnie, jego dwie takie główne partie, które kojarzę, to jest właśnie remis z Kramnikiem i wygrana z Nakamurą. Także fajnie, że mamy okazję zobaczyć tę rozgrywkę. No i co, chyba lecimy, Zbyszku. Lecimy, lecimy. Generalnie nie przygotowałem się do tej partii zbyt długo. Raczej poszedłem sobie na piłkę, zresztą z Piotrem Brodowskim wtedy w piłkę grałem. Pamiętam. No wtedy, myślałem, że dzisiaj, a dzisiaj to nie. Dzień przed partią i tak to spojrzałem, tak nie wiem, z godzinę i tak stwierdziłem, że przygotowanie mi siądzie i postanowiłem grać, co tam popadnie. Oczywiście London System nie wchodził w rachubę, więc pryncypialnie C4. Co ty na to, Piotrze? Zaskoczony? C4 mi się podoba. Nie pytam, czy się podoba, tylko czy zaskoczony jesteś. Nie, no bo wiesz, tym bardziej, że w drugim zagrałeś D4, czyli tak naprawdę już teraz wchodzimy w główne warianty różnego rodzaju. Kacper chyba dość rozsądnie idzie, zaprasza do różnego rodzaju wariantów obrony Niemcowicza. Ty raczej w Niemcowicza nie wchodzisz, czy nie wchodzisz, jak u ciebie jest? Nie wiem, czy chcesz zdradzać swoje tajemnice, ale... Tutaj, wiesz, na koniec B4 nawet liczyłem coś tam, nie pamiętam, co miałem przygotowane, ale... Na koniec B4 się nie gra raczej, tak? Ale koniec... Tam idea skoczek F, czy to już raczej hetmańsko-indyjskie chyba to są, tak? Otwarcia. Tak, ale goniec B4 można tu zagrać, to jest normalny ruch. Tutaj... A, i po końcu C3 księra Gozin, tylko pewnie goniec D2 wtedy trzeba zagrać. Goniec D2, goniec E7 jakieś to, tam. No, już nieważne. Po goniec B4 jest skoczek D2 albo goniec D2, to są raczej dwa główne posunięcia. Więc, ale no... Jasne. D5 jest oczywiście solidne, tutaj Kacper wiedział, że nie musi wygrywać i moim zdaniem w ogóle ta myśl cały czas, że remis jest okej, trochę go zgubiła w tej partii, ale o tym może później. D5, skoczek C3, tu na razie nic się nie dzieje, no i jest ten Ragozin, no bardzo solidny debiut. W Polsce chyba takim pierwszym zawodnikiem, którego tak grał regularnie, nie wiem, czy był Radek Wojtaszek, czy Grzegorz Gajewski, ale obydwaj znani są z tego, że ciężko ich w tym debiucie. Tak, też mi się kojarzy, że właśnie Radek tego Ragozina gra. Chyba dość mocno popularny debiut ostatnimi czasy, prawda? Jednak dość dużo teorii w tych wariantach jest i trzeba, nie wiem, rozumieć dość ten wariant, ponieważ on nie jest na pewno łatwym wyborem. Nie jest łatwym wyborem, jeśli chodzi o repertuar debiutowy dla kogoś. Ma dużo, wydaje się, pozycja jest mniej więcej dość prosta, ale ma dużo takich niuansów, tak mi się wydaje przynajmniej. To prawda. Pozycja, teraz goniec G5 jest z tego, co mi się wydaje, tak? Tak, goniec G5 jest ruch albo hetman B3 i potem goniec G5, co przechodzi w sumie chyba do jednego. No ale ja tu wiedziałem, że teoria jest bardzo rozbudowana, że Kacper na pewno ją zna. I na pewno Kacper to znał. Więc stwierdziłem, że zagram coś mniej popularnego. I skromne E3 po prostu zagrałem. Kacper niestety był na to również dobrze przygotowany. Grał bardzo szybko. No i trochę tak nie czułem się z tego powodu komfortowo, że... Znaczy no wiadomo, zawodnik tej klasy to ruch E3 również musi bardzo dobrze znać. Zresztą no... Taki system kola chyba to jest, tak? Białymi decydujesz się ustawić. System kola. A nawet nie wiem, jak to się nazywa, szczerze mówiąc. Ale no nie wiem, zagrałem coś takiego, tu na razie jest spokojny rozwój, tu nie ma za bardzo co analizować, no właśnie A3, nie wiem czy A3 się podoba. Słucham? Nie wiem, czy lepiej goniec D3 nie trzeba byłoby zagrać, ale na goniec D3 zapewne chyba C5 by poszło, prawda? Takie rozwiązania, takie jak trochę taraszowate, nie wiem jak to nazwać. Może teraz A3 po prostu byłoby dobre. A tutaj nie przychodzisz do systemów do obrony Niemcowicza, po prostu zwykłych jakichś rozwiązań. Chyba tak, tylko najgorsze jest to, że wiesz co tu jest najgorsze, że ja tutaj kompletnie teorii nie znałem. Ale wiesz co, tutaj chyba się gra, w ten sposób tutaj czarne grają, bo biją na D4. Jest bicie na D4, bicie na B4 i bicie na C3. W taki sposób się odpowiada w takich wariantach. Parę gońców oddajesz tak za friko? Ale wiesz co, to jest system, to chyba Parma, do Parmy, wariant Parmy, to jest wybranie Niemcowicza, mogę się pomylić. I bicie teraz, jest bicie później na C4. I tutaj się gra na tego gońca na C1. Oczywiście ja mogę głupoty teraz gadać, ale wiem, że kiedyś gdzieś przeglądałem te pozycje i w taki sposób często się tutaj czarne miały alternatywy, że tak szybko. No rzeczywiście, no bo tutaj hetman C7. C7, nie? Idea jest taka, że białe mają parę gońców, ale ten czarnopolowy jest dość słaby i wokół niego gramy. Hetman B3. No i właśnie teraz pytanie, czy czarne zdążą zagrać jakieś, nie wiem, A5 może nie, jakieś B6, goniec B7 i tak dalej. Dlatego skoczka na F3 będę chciał ci naciskać.
No B6 to myślałem goniec E2 z następnym C4. No to... Wiesz co, ale pytanie, czy... A ja może nie mogę ci zagrać, ustawiać się przez goniec D7. O, goniec D7 wieża C8 ci zagram. Zamiast B6. Tak, no tak też jeszcze może mogę ci ustawiać. Nie wygląda to, to... No ale to też goniec E2 i C4. No właśnie, że... Wiesz co, trzeba musi stanowić, jak to najlepiej, najlepiej tutaj pograć. A mi się wydaje, że to okej dla czarny, to goniec E2, no dobra. No nie, no jak ci zagram C4 i goniec B2, to masz tragiczną pozycję. Znaczy tragiczną, no bo... No wiesz, biały za darmo się tu bawi, tak? Nie, to ja wiem, dlatego myślę, co tutaj zrobić najlepszego. To może hetman C7, może po hetman B3 coś innego. Ale... Ale co... Ja nie jestem specjalistą w tych wszystkich niebranych systemach, nie zawiczał, mnie te pozycje nie postawiają ani u białych, ani u czarnych. Coś gdzieś kiedyś takie coś widziałem i wokół tego buduję to jakąś swoją narrację, jeśli chodzi o tą dzisiejszą naszą analizę. Caesarius chce zamiast hetman C7 bić na D1 po prostu. Może to jest lepsze, szczerze powiedziawszy. Ale co to za końcówka po król D1? No i konia 4 chyba masz, tak? A! Caesarius to jednak Caesarius. Jednak jak ktoś powie, to, aż mądrego to mądrego to aż miło posłuchać. No, Caesarius jednak ma to coś. No dobra, Caesariusie, no to rzeczywiście. No widzisz, właśnie dlatego nie wiem. Ja tu nie wiedziałem do końca, co chciałem. Mówię, dobra, zagram A3, będę miał parę gońców może i tyle, a potem się pomyśli, nie? Znaczy, ja bym ci A3 by ci wybił i C5 zagrał od razu. Czy C5 jest trochę wbrew logice chyba, tak? Bo mamy teraz takiego klopa na C1. Ruch C5 potencjalnie mi może pomóc w otwarciu tego gońca. Dobra, a nie mogę grać jakieś... No bo wiesz, ja tutaj trochę mam swoje zbędne odczucia, żeby właśnie dochodzić do B6, C5 jakiegoś. A bicie na C4 też nie wchodzi w rachubę. Bicie na C4 i B6 wtedy. To znowu mogę zagrać, a teraz to chyba dama E2, bo goniec A6 chcesz grać, tak? Goniec A6 albo goniec B7, wiesz co, ja tutaj chcę grać w ogóle goniec B7, zagrać następnie skoczek D7, hetman E7 i do E5 ci dochodzić w tych wariantach. Skoczek D7. Pytanie, czy to właśnie A4, A4 goniec A3 nie przejdzie. Mogę też zagrać goniec D3 i E4 i gońca próbować gdzieś tam wyrzucić, wiesz. No raczej przez A4, A3 grasz, moim zdaniem, wiesz, w tych pozycjach. Po końcu D3 to ja ci gram C5. No i co po E4? No właśnie, coś mi się świta... Po E4 o C5, tak? A to nie wiem, chyba czekać na to, że masz po prostu E5 i na bicie, bicie na G5, możesz, bicie na H7 możesz zrobić w niektórych wersjach. E4 teraz zagrałem, to co chcesz grać czarnymi jeszcze raz? A, E4 teraz zagrałeś, tak? Tak. To po E4... W ogóle E5 myślałem przez moment, ale niestety E5 mi nie przychodzi. No bo wezmę. Skoczek G4. Skoczkiem nawet mogę zabić. No dobra, to hetman C7. Teraz? Teraz, no. No ale to tutaj wiesz, że jest przewaga białych, tak? To tutaj chyba z tym nie dyskutujemy. No masz rację, no. Wiesz co, no bo ja tak naprawdę szukam jakiegoś, coś gdzieś kiedyś widziałem, że gdzieś mi dzwoni, jak to się mówi, dzwoni mi tknie w domu, w którym kościele, nie? No. Dobra, no to pewnie, no nie, no masz rację, na pewno w najgorszym wypadku masz pozycję do gry, tak? Jakoś tam gorsze redakcje nie ma, a czarne niech tam sobie myślą, po prostu jakieś takie są redakcje. I co teraz nastąpiło? Poczekaj, bo tu widzowie coś piszą o C4. Ale co C4? Bicie na C4? Nie, mi się wydaje, że tamte zamiast E4, C4 tam granie. Wiesz, może w tym wariancie. Aha, nie, no E4 tam mi się dużo bardziej podobało, żeby tego gońca słabego otworzyć. No bo tutaj jedyne, czego się obawiałem w tej pozycji, owszem, mam parę gońców, ale ten goniec na C1 jest tragiczny. I się bałem... Znaczy, ruch C6 zagrał Kacper dość szybko i w ogóle nie kumałem, o co chodzi w tym posunięciu. Bo raczej się spodziewałem ruchu właśnie typu B6, goniec A6 i żeby te białe Polaki Kacper Ale wiesz, po B6 jest problem taki, że na B6, jakbyś cofnął,
Zawsze mi się wydaje, że jest groźba wybicia na po B6, wybicia na D5 jest, nie? No ale to wie tak, no ale to bije pionkiem. Ale właśnie o to chodzi, że ty nie chcesz pionkiem wybijać, kiedy masz pionkę na B6. Tak mi się jakoś wydaje. Jeżeli ten pionek nie byłby na C3, tylko na B2, to może tak, ale co, musisz, no tak, z drugiej strony, musisz tak C4 zagrać prędzej czy później. Tak, no. bo zawsze w tych sytuacjach mam takie wrażenie, że ten goniec na B7 na pewno będzie teraz źle stał. Prawda? Bo czarny teraz gońca B7 raczej nie chce stawiać, bo on strzela swojego pionka. No dobra, a jak teraz zagram sobie A4 po prostu? Ale ja tu mam ideę zagrać goniec A6, wiesz? Przede wszystkim, tak mi się wydaje. I konie 4 no i tak, białych polach się tutaj skupać. Masz rację, że goniec A6 teraz jest twoja idea główna w tej pozycji. Więc okej. Okay. Więc B6. No to po B6 trzeba poczekać w takim razie. Zagrać jakiś, nie wiem, goniec E2. Aha, i tak goniec A6, tak? No i tak goniec A6. No właśnie... Ale no nie wiem, to jest pewnie jakaś teoria. Krzyżan tutaj zaprasza, ja się dołączam do naszego Discorda. Utworzyliśmy tam już chyba jakoś 140 osób się zbierało. No tak do 1000 dobrze byłoby tam zebrać społeczność. Dużo różnych opcji tam jest. Dzisiaj tam jeden z dobrych zawodników streamował swoją grę i można było z nim rozmawiać chyba live, z tego co widziałem. Krzyżan, popraw mnie, jeżeli się... Ja też Zbyszku, muszę tego zrobić, tego Discorda. Ja nie do końca ogarniam tego Discorda, wiesz? To jest ja też nie, ale właśnie to jest dobre w Discordzie, że wcale go nie trzeba ogarniać, żeby tam dołączyć. Ale ja wiem, że tam społeczność dość dobrą zbiera, bo często gdzieś widziałem właśnie, że ktoś w takiej grupy, tam mu dobrze było, taka komunikacja tam działała, nie? Na tym Discordzie. Tak, komunikacja jest bardzo dobra, można wideo rozmowę zrobić, można grać z kimś w szachy i tam być połączonym na wideo, albo oglądać, jak ktoś gra w szachy i to streamuje i również z nim rozmawiać. No jest dużo bardzo ciekawych opcji, tam również zamieszczamy informacje, czy coś planujemy robić, więc tam generalnie jest kontakt ze mną, tak? Tam można sobie napisać i no nie wiem, no jest dużo, dużo opcji, więc można sobie przeciwnika znaleźć, sparring partnera w danym przedziale rankingowym, więc naprawdę... Ja gorąco, a propos do tego sparring partnera, ja gorąco zachęcam, aby właśnie znaleźć sobie taką osobę i umówić się z nim nagranie, powiedzmy, partii pół godziny. Jeśli nigdy Państwo tego nie próbowali, to od czasu do czasu można się umówić na jedną partię, powiedzmy, pół godzinną, gdzieś w jakąś sobotę, w niedzielę, znaleźć sobie czas. Dużo inaczej jest perspektywa tych szachów, kiedy mamy więcej czasu i mamy możliwość przeanalizowania samemu tych poszczególnych rund, poszczególnych pozycji, tylko właśnie trzeba się umówić, mniej więcej dobrać dobry ranking i umówić na szachy pół godziny. Jest to dobra forma treningu. No tak, a oprócz tego jeszcze będą tam turnieje dla użytkowników Discorda, takie Grand Prix zorganizowane i możliwe, że w finale Grand Prix, finał Grand Prix byłby komentowany przez nas tutaj na streamie, więc dużo ciekawych tam pomysłów już pada, mimo że kanał dopiero istnieje tam kilka dni. Ale dobra, o tym kiedy indziej jeszcze. Tak chciałem przypomnieć. Dziękuję za 44 łapki i oczywiście proszę o więcej, żeby trzycyfrowo się zrobiło jak najszybciej, żeby tutaj Piotrowi Brodowskiemu dodać trochę energii. Dzisiaj zmęczony jest nasz ulubieniec. Trzeba mu dodać trochę paliwa. Prawda, Piotrze? Tak, tak. Jeszcze pozwolę teraz sprawdzić ostatnie wyniki meczów, bo się interesuje też ligą angielską piłkarską i teraz możemy śmiało przychodzić. No więc nastąpiło C6. Jak nastąpiło to C6, właśnie byłem trochę zbity z tropu, o co w tym posunięciu chodzi. I potem chyba się zorientowałem, że właśnie rzeczywiście może po B6, że teraz po biciu na D5 byłoby bicie CD, wiesz? I otwarcie sobie tej linii C, żeby ten pionek na C3 tutaj był słaby. I może taka była idea. I co? I teraz tak naprawdę, gdybyśmy mieli do wyboru, tu mamy chyba z 2-3 posunięcia do zagrania, bo co ja bym teraz rozważał? Ja bym teraz pomyślał nad zagraniem gońcem białopolowym. Na pewno wtedy bałbym się wybicia na C4 i rozważyłbym, czy jest to dla mnie opłacalne ta wymiana, czy na przykład nie poczekać z jakimś innym ruchem. A inny ruszek, który dla mnie wydaje się taki konkretny, to jest może posunięcie A4, żeby gońca na A3 wyprowadzić. I to są dwa takie posunięcia, które tutaj widzę. Teraz zaczynam widzieć jakieś może wieża B1, może skoczek E5, ale prawdopodobnie chyba bym zagrał tym gońcem i dochodził do roszady. Taka jest moja teraz wizja. No właśnie, bicia na C4 ja się nie obawiałem, że jeszcze przerwę swoją myśl. Krzyżan tutaj przypomina, że jak ktoś już korzysta z zaproszenia na naszego Discorda, to trzeba kliknąć pod regulaminem ikonkę
zaawansowanego albo początkującego. Każdy sam sobie to określa, czy jest zaawansowany, czy początkujący. Nikogo nie będziemy sądzić za pochopne wybory, więc no, to tyle. Kończąc już temat Discorda. No i właśnie, ja się bicia tutaj na C4, Piotrze, nie obawiałem. Po goniec D3 biciu, zresztą zagrałem goniec D3, dlatego, że to mi daje potem możliwości grania przez E4 i jednak posiadania jakiejś przewagi w centrum i szybko otwarcia tego gońca czarnopolowego, co jest główną bolączką tutaj w tej pozycji dla mnie. Bardziej się obawiałem idei właśnie B6, goniec A6, że ja w końcu będę musiał zabić na D5 w nieodpowiednim dla siebie momencie. Białopolakie zostaną wymienione i dziura na C4 tutaj będzie gigantyczna. Więc gdybym zagrał po prostu jakiś ruch typu A4, i tak pewnie by nastąpiło B6, goniec A6, musiałbym zabić, więc ja chciałem zagrać tak, żebym nie musiał bić na D5, więc chciałem na C4 po prostu pobronić. Okej, okay, ale zgadzam się, ale teraz B6 chyba też mogłoby być za szybkie, bo na B6 jakiś skoczek E5 może wejść, prawda? I wtedy ten pionek na C6 może być opcją do ataku, więc czarne muszą chyba pomyśleć nad dokładnie, jeśli chcą zagrać ten plan, to muszą chyba zacząć od skoczek D7, troszeczkę bardziej dokładnie, prawda? Ale wtedy masz jedno posunięcie więcej, może wtedy te A4, ten goniec byłby troszeczkę bardziej aktywny. Także i białe, i czarne mają swoje pomysły i muszą zagrać dokładnie, myślą troszeczkę nad profilaktyką w tej pozycji. Co po danym planie, jak na dany plan może przeciwnik zareagować. I dzięki temu wybierają tą jednak największą dokładność w danej pozycji, co najbardziej się podoba. I nastąpiło B6, mimo wszystko. A czemu wiesz, że skoczek D7 dokładniejsze? Znaczy, ja myślę teraz zastanowił, czy po B6 skoczek E5 nie wchodzi. I ten pionek na C6, wtedy czarne nie mogą tym swoim skoczkiem wyjść za szybko, wiesz? Tak, tylko skoczek FD7 ci mogą zagrać. Okej, dlatego chciałbym F4 wtedy przygotować, wiesz, białym grać. Tak. Ja bym to wszystko rozważył. Nie wiem, czy jest takie możliwe. No to wtedy bym się skoczkiem na F3 cofnął, nie? No, ale to tam do E5 czarne szybko, bo tutaj dokładnie nie, no taki ja motyw wiem, no ja wiem, tak. W London systemie jest, no nie? Z tym skoczek E5, F4 i że czarne grają F6 i dokładnie, niestety nie. Tam są dość takie... Ale Zbyszku, zobacz, że po F6 ja mam posunięcie hetman H5 jeszcze. Tak, masz, no ale to takie triki, to wiesz. No nie zmiszczę Polski, no, zdaję sobie sprawę. Ewentualnie po skoczek E5 tam hetman C7 chyba też jest po prostu ruch. Tak, ale ja bym o tym zastanawiał. Pewnie masz rację. Dlatego skoczek E5 nie ma sensu, po prostu chyba trzeba zrobić roszadę. Czy trzeba zrobić roszadę? Albo hetman E2, no nie wiem, co zagrałeś? No roszadę zrobiłem. No i tutaj Kacper oczywiście zagrał goniec A6, bo to była cała idea tutaj. No i wiedziałem, że mój goniec na C1 jeszcze długo pocierpi. Więc tak jak planowałem, pobroniłem na C4. Tutaj bicie na C4... Oczywiście ta pozycja jest pewnie obiektywnie równa, ale jeszcze sporo gry by tutaj było, więc myślę, sporo że trików. Tego się nie obawiałem, więc Kacper dokończył po prostu swój rozwój. No i teraz tak, no, trzeba coś robić z tym gońcem z C1. I teraz, Zbyszku, troszkę przerwę, i to jest ważny moment w partii, to jest pierwszy taki, może nie, że ważny, ale kluczowy, gdzie białe decydują się na najbliższy plan w danym momencie. To... Raczej nie wolno robić teraz ruchów H3. Znaczy, podobało mi się, jak powiedziałeś, to może nie jest ważny moment, ale kluczowy. Znaczy nie w tym sensie, bo ja jeszcze raz wiem. To jest kluczowy moment, gdzie musimy wybrać odpowiedni plan gry. Ja mówię, że może H3 nie jest takie ważne, bo czasami H3 może być wyczekujące. Bo właśnie co z tym gońcem zrobić? Tak jak Zbyszek powiedział, czy przez A4 goniec E3, czy decydować się skoczek D2 i E4, prawda? Ja, Zbyszku, nie wiem, czy mogę strzałki robić. Chyba nie mogę. U siebie nie możesz. Przykład, że... A, możesz. Mogę, czy nie mogę? Możesz. A mogę, to spoko. To ja zaznaczam. Czy na przykład skoczek D2 pojawiło się? Pojawiło się. Pojawił się, okej. Okay. Skoczek D2 czy E4, czy na przykład A4, goniec A3. Ponieważ zależnie od wyboru, gdzie my pójdziemy tymi swoimi figurami pionkami, tym najbliższe posunięcie tak będą wyglądały. Jakiś taki plan gry do wyboru, prawda? Na który musimy się zdecydować. A4 mi się nie podobało z tego względu, że jak czarne zagrają po prostu hetman C7, zagrasz to goniec A3, zagram wieża E8 i ten goniec na A3 owszem stoi, ale on tam kompletnie nic nie robi w moim odczuciu.
Okej, okay, ale też miałem plan, żeby czasami do A4 dojść, do A5 pionkiem starać się dosuwać jakieś przełom pionkowe. Co na to miałeś wtedy przygotowane? Przecież czarne wtedy nie reagują, czy jak ci się wydaje? Często na A5 jest ten stały motyw, że bije ci dwa razy na C4 i potem B5 i gra B5. Wstępem i mam pole na okay. B5 dla skoczka. Tak, i na C4 również, nie? Okej, okay, zgadzam się. Więc ten goniec na A3 nie do końca mi się podobał. No i stwierdziłem, że po prostu wyprowadzą go na B2. On tutaj nie stoi jakoś rewelacyjnie. Tak, on na razie stoi skromnie, ale jest taki wariant, też nie pamiętam w jakim to debiucie, czy to w Niemco, czy w jakiejś hetmańsko-indyjskiej, gdzie też ten goniec tutaj stoi przy tej strukturze. Kojarzysz może, czy nie kojarzysz? Jest coś takiego... No ja wiem, że w pewnym momencie może mi się udać czasami zabicie, zagranie C4 i wtedy ten goniec już tam coś zaczyna oddziaływać. No może nie jakoś super, ale no stwierdziłem, że gońca wyprowadzić trzeba, połączyć wiele, żeby mieć szybko, bo ja tutaj też się bałem jakiś idealizm hetman C7, rzeczywiście potem C5 i tutaj ten pionek C3 czasami może być, wiesz, kiepski. Więc już zawczasu wyprowadzam gońca i pomyślę, co później z nim zrobić. Tak, ale to jest taka typowa walka, może powiedzieć arcymistrzowska, że już zauważanie potencjalnych możliwości, które się pojawiały, tak? Czarne chcą grać na to, żeby ten goniec się nie uaktywnił. Jeśli białe za szybko pójdą tymi pionkami, to właśnie te pola, białe pola zostaną usobione dla naszych skoczków. A z drugiej strony białe chciałyby poprawić tego swojego gońca, tylko wiedzą, co tu zrobić czarne i to jest takie badanie terytorium, który lepiej gdzieś tak wyczuje tą sytuację i zauważy te słabości, które ewidentnie się pojawią. Oczywiście to jest, pamiętajmy, że ta partia była rozgrywana tempem klasycznym, czyli każdy z zawodników miał około 2-3 godziny do namysłu w ciągu całej partii i jednak no, to spotkało się dwóch silnych arcymistrzów. Tak, tutaj mi jeszcze czasami się nie podobały idee dla czarnych po A4, sobie przypomniałem teraz, skoczek E4 taki ruch z atakiem na C3. I jak ty tam zagrasz wtedy goniec B2, to zagram ci skoczek D6. Tak, tak, widzę, no, masz rację. I czasami jakieś takie motywy, że na C4 ci się ładuje, od razu jest. A możesz pokazać ten wariant dla mnie i osób, które mi wtajemniczone, że te pole C4, dobra? Możesz to pokazać, bo to jest bardzo fajny moment. Ja nie wiem, czy to na pewno teraz przychodzi, nie? Bo ale sama idea. Sama idea właśnie, że jak po goniec B2 właśnie, czy tutaj nie ma tego skoczek D6, bo teraz może być jeszcze jakiś goniec A3, no tak naprawdę. Dobra, ale sama idea, że po biciu na D5, CD5, goniec D3, hetman D3, tak, pole C4, to jest słabe. Bicie pionkiem C i tutaj widzimy, że to pole jest strasznie słabe, aczkolwiek tak. No tutaj akurat jest to goniec A3, nie? Tylko mówię o idei, która mi tam gdzieś z tyłu głowy wchodziła. Nie w tej kolejności dokładnie, ale dlatego właśnie stwierdziłem, że tego gońca już wyprowadzę na B2 i teraz tak. No rzeczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że po A4 goniec na A3 stoi aktywniej, no bo tutaj rzeczywiście żaden pionek go nie blokuje, a na B2 blokują go dwa pionki. Tylko właśnie nie chodzi o sam fakt, żeby goniec sobie tam strzelał wiele pól, tylko żeby to coś przynosiło, tak? Tu jeszcze czarne czasami mają idee związane z ruchem E5 oczywiście, tak? Jak zagrają na przykład tam jakiś hetman C7, to chcą grać przecież E5. To jest w ogóle jeszcze taka podstawowa idea. Tak, czy wieża E8 jeszcze, nie? Niektórych sytuacji też nawet bez wieża E8, nie? Po prostu hetman C7 i E5 i teraz tak, często będzie groziło E4, a jak mi zabijesz, to zostajesz z taką fatalną strukturą pionową, więc za bardzo nie wiadomo, co można zrobić, więc na tak, to ale... musiałem się przygotować odpowiednio. Tak, i do tego ja moim zdaniem, wiesz co, ja to zawsze polecam mniej więcej, proszę zauważyć, że to jest to pewna typowa struktura dla danego wariantu, właśnie związana tutaj też taki Niemcowicz, może powiedzieć taki Ragozin. Jeśli uczymy się debiutów, to warto właśnie popatrzeć na te struktury i na podstawowe plany. Zbyszek doskonale o tym wie jakie są plany dla białego, zaprezentował, czy też dla czarnego w tym wypadku posunięcie E5. I jak my znamy takie plany, to łatwiej nam robić poszczególne ruchy, bo przygotowujemy się do... Pod te posunięcia, które są dość typowe w danej sytuacji, prawda? Inne są plany w obronie w sycylijskiej wariancie Neudorfa, inne powiedzmy w królewsko-indyjskiej, a inne w tym konkretnym przypadku. I dobrze zaznajomić się z partiami, które miały podobną strukturę i dzięki temu wiemy, jakie są plany. No dokładnie, więc generalnie dlatego postanowiłem nie tracić tempa na A4 i goniec A3, bo tutaj jedno tempo było bardzo ważne. No hetman C7 to przewidywałem, wykonanie takiego posunięcia.
No i teraz się biłem z myślami, no bo widzę, że e5 nadchodzi, tak? Więc mogę zagrać już skoczek d2. Skoczek d2 jest po to, że jak zabiję na d5 i odbiję hetmana na d3, żeby ten skoczek już tutaj te pola krytyczne, białe tak, pokrył zamiast tego gońca, tak? Więc... Ale? Ale co? Jest jakieś ale? No co to... na e5 przygotowałeś po posunięciu skoczek d2? No na e5 wtedy mógłbym zabić na d5, tak? Chyba. Możemy to zobaczyć? Bo nie wiem, co zagrałeś teraz, ale zobaczmy. Skoczek d2, e5. To takie typowy przełom, o którym wcześniej wspomniałeś. Zobaczymy, czy coś przechodzi w ogóle. Tak, tylko że teraz jest bez tempa, nie? Więc teraz mogę zabić i teraz mam czas. Pionkiem bierz na d5. Biorę na d5, pionkiem. Okej. No cel czarnych jest wykorzystanie pola c4. Prawdopodobnie zamknąć pozycję, może e4 i przygotować wieża c8. O! No i teraz gońca otwieram, nie? Mojego prawdopodobnie. Jak zagrasz e4, to ok, będę miał wolnego pionka d. Nie, tak, nie będzie problemu z tym pionkiem na d4, więc faktycznie robi się dość ciekawie. No ja uważam, że czarne teraz mają dużo możliwości w tych pozycjach. A co jakby tam ci zagrał? Nie mam jakichś ruchów skoczek g4, takich prymitywnych. Nie mam chyba, nie? Teraz? Wcześniej, zamiast posunięcia tam wybijecie na d4. Bo ten wariant, który pokazał się, jest całkiem w porządku. Teraz też zaskoczy G4? No bez sensu, nie? Po prostu na pułapka Z4, żeby cię zaskoczyć, no ale zauważysz pewnie. No tak, no po skoczek G4 wiem, że grozi E4, ale to w ogóle hetman E2 ci mogę zagrać. A, bo ja myślałem, że jakiś G3, wtedy chciałem ci jakieś dziury porobić na F3, H3, nie? No ale hetman E2 z tempem ci zagram, nie? I potem H3, jak po broń skoczka. Dobra, więc ciekawa pozycja, skoczek F6, no i teraz czarne też mają tutaj wiele możliwości, bo to nie jest powiedziane, że czarne jest kiepska pozycja. Czarne mogą wieża E8, wieża D8. Mogą wybić na D4, mogą wybić na C4, E4. Nie no, oczywiście tu prawdopodobnie czarne nie mają wielkich problemów, tylko stwierdziłem, że tutaj mój goniec się coś tam rozegra i wiesz, może coś z tego masz rację, będzie. Tak? Słuszna decyzja. Nie ma też co liczyć wszystkich wariantów w czasie partii, ponieważ trzeba zauważyć, że nic się potencjalnie nie dzieje i to niech czarne liczą. Nie ma co też marnować czasu, bo to jednak też trzeba nauczyć się tymczasem dobrze dysponować. Tylko właśnie po skoczek D2 się zastanawiałem, bo zagrałem wieżę FD1, po skoczek D2 się zastanawiałem, a co jak on mi nie zagra E5, tylko będzie grał na przykład wtedy przez może wieża C8 i może przez C5. Wtedy ten skoczek na D2 nie będzie tak potrzebny, więc masz rację. Ten ruch nie do końca mi się podobał, więc zagrałem wieża D1. Właśnie się też zastanawiałem, czy wieża C1, czy wieża D1, która linia tu się potencjalnie może otworzyć. Ciężko mi było to wszystko tak ocenić, więc po prostu jedną z wież scentralizowałem. No, przygotowując się na to, że to E5 mi zagra. No i teraz zagrałem to skoczek D2 w tym celu, o którym mówiłem wcześniej, więc to wieża D1 może niekoniecznie... Może jednak trzeba było zacząć od skoczek D2 i dać szansę przeciwnikowi zagrać ten ruch E5 i teraz on zresztą nastąpił. No i teraz tak... Ale to też kluczowe, bo posunięcie E5 aż chce się zagrać na miejscu czarny, bo czarny też nie chce zwlekać posunięciem wieży E8 i aż w pewnym momencie to trzeba robić jakieś aktywności, prawda? Z dwóch stron. No dokładnie. No i czarne oczywiście chcą zagrać E4 i żeby biały nie miał potencjalnie jakiejś opcji, że kiedyś to zostanie otwarte, zagram C4 i mój goniec się rozegra, więc czarne chcą zamknąć pozycję, mojego gońca jeszcze wiesz, wyrzucić gdzieś. I tutaj to związanie będzie bardzo nieprzyjemne, nie? Mhm. No więc, żeby mój goniec nie musiał iść na C2, bo na B1 to bym wieżę zamknął, prawda, z A1, więc stwierdziłem, że najpierw zagram wieża C1 i po E4 goniec B1. I owszem, figury mam w parterze, ale to jest taka, wiesz, sprężyna, która zaraz może... wyskoczyć. No wieża E8, taki naturalny ruch, tutaj wzmacnia pionka E4. No i teraz tak, jaki tu byś widział plan dla białych, Piotrze? Nie wiem, może widzowie też pomogą w tej pozycji. No właśnie, bo Krzysztof pisał na przykład, że jakiś konkret do przodu z partią. No właśnie Krzysztofie chodzi o to, żeby no, zastanawiać się w takich pozycjach, gdzie jeszcze nic się nie dzieje, bo to jest taki setup, można powiedzieć, jaki się wybiera, decyduje o tym, jak się nam będzie grało dalszą część partii, więc... Tak, bo to czasami jest problem, że jeśli wybierzemy ten zły setup, to już może być później za późno na restart. No właśnie, nie? Więc tutaj jeszcze była taka konkretna sytuacja turniejowa, że
no musiałem tę partię wygrywać, tak? Więc a Kacper wiedział, że... ja liczyłem na to właśnie, że Kacper ta myśli, że jemu starcza remis, może mi w pewnym momencie w partii pomóc, że wiesz, nie wybierze na przykład jakiegoś najaktywniejszego ruchu, czy może najbardziej ryzykownego, mimo że będzie prawdopodobnie obiektywnie najlepszy, albo no, na pewno bardzo dobry. No i możliwe, że tak się działo, zresztą rozmawiałem. Dobra, no to Zbyszku, pozwól, że zrobimy coś, co ja zawsze polecam zrobić w takich momentach, dobra? Jedna z zasad. Przede wszystkim najsłabsza figura. Na pewno goniec na B2. Więc możliwość zagrania A4, goniec A3 jest jedną z opcji w tych pozycji, prawda? Dodatkową możliwością w takiej sytuacji, kiedy nie wiemy, co zagrać, to ja proponuję szukać przełomów pionkowych. Przełomem pionkowym, który tutaj możemy zrobić, jest posunięcie F3. Tylko z F3 jest taki problem, że jak zagramy posunięcie F3, to po wybiciach mogą być problemy z pionkiem E3. Więc to jest problem tej pozycji. Trzeba szukać też słabości. Słabości póki co czarnych nie ma. Warto zastanowić się nad planem czarnego. Plan czarnych nie ma tutaj żadnych, nie ma żadnych konkretów. Więc nie, ja bym coś z tym gońcem. Te A4 próbowałbym szukać, ale A4? No nie wiem. W lice bym zagrał A4. W długiej partii troszkę bym się dużo zastanowił. No właśnie, plan tutaj zastosowałem ten, o którym Hubert napisał na czacie, tylko że nie zauważyłem jednej idei dla czarnych. Jak się decydowałem na to, że dopuściłem do tego E5, E4, to cały czas widziałem, że zagram to goniec B1, goniec A2, że nawet zagram hetman E1 i potem zabiję na D5 i zagram C4. Super, kolejny przełom pionkowy, który może być tutaj istotny. I to mi się bardzo podobało, ale nie widziałem właśnie jednej idei, którą Kacper mógł zagrać. Na szczęście on jej również ale to jest, nie jest widział. Ale to jest strasznie długie jednak, nie? Jeśli, ja się dobrze, myślę, że czarne się mogą zrobić, ale u czarnych nie wiem, czy tam jakieś plany związane z H5, koń G4 tam nie wchodzą. Owszem, dlatego w ogóle jeszcze przed hetman E1, to może pokażę jak było, goniec A2 właśnie z tym planem, wzmacniam pionka na T4, więc zwalniam hetmana z konieczności obrony pionka C4 i tym samym schodzę z przekątnej i wtedy będę chciał zabić na D5 i zagrać tak. C4. Więc to początek takiego dłuższego planu, ale pozycja tutaj jest raczej ma charakter zamknięty i czarne nie mają jakiegoś takiego agresywnego ruchu, który mogłyby wykonać, prawda? Więc w sumie czarne słusznie chyba przerzucają skoczka. Ten skoczek tutaj nie za bardzo miał gdzie iść. On chce po prostu iść na G6 i na przykład gdzieś tam czasami patrzeć wspólnie na przykład ze skoczkiem na G4 tutaj na mojego króla, gdyż żadnej lekkiej figury tam nie mam koło tego króla. Więc ruch jak najbardziej logiczny. No i teraz tak, o to chodzi, że czy teraz gramy hetman E1 czy coś innego? Na hetman E1 trzeba zobaczyć, co się dzieje po skoczek G4. No właśnie, po hetman E1, gdybym zagrał, obawiałem się skoczek G4. No i co, ruch G3 wygląda... Podejrzanie, ponieważ robi dużo, proszę, niech Państwo zobaczą, dużo dziur się robi, tych białych pola. Pola F3, pola H3 na pewno są do wykorzystania. Jakieś możliwości H5, H4 pojawiają się przełomy. Wieża E6, wieża H6. Tak? Czy to po prostu... To w pewnym momencie się wyczuwa, czy właśnie skoczek E6, skoczek G5, tak jak Zbyszek narysował, do przejęcia tych właśnie tych miejsc na szachownicy. To są słabości polowe, które po prostu się wtedy wytwarza. Czasami to nie doceniamy takich miejsc, ale to są słabości polowe. W tym wypadku wokół króla, czy jak są takie miejsca w centrum, to zawsze z nimi są problemy, nie? No właśnie, więc żeby nie tylko to, o to chodzi, że ten skoczek G4 tam często jeszcze może być, no F5 może przy tym gońcu tutaj to nie do końca, ale no po prostu lepiej do tego skoczek G4 nie dopuszczać, więc jeszcze przed ruchem hetman E1 musiałem zagrać H3. I w ten sposób ten skoczek tutaj jest ograniczony. No i teraz nastąpiło skoczek G6. Dobry wieczór, Maćku. Witam kolejnych widzów. No już prawie 200 osób na czacie, 81 łapek. Zaraz, mam nadzieję, ta setka pęknie. Zawsze od razu będzie raźniej. No i zagrałem teraz hetman E1. No i tutaj właśnie, no nie wiem, czy w tej pozycji... Tak, tutaj właśnie myślałem, że Kacper zagra, zrobił dobry ruch, moim zdaniem, ale ja przede wszystkim się bałem, no jak myślisz, jakiego ruchu? Nie wiem. Skoczek H4 jakieś tam, czy coś się bałeś? Nie wiem, poczekaj. Zastanowię się, czegoś tu się bałeś w tej pozycji.
No, poczekaj, bo jeszcze raz, dokładnie, jeszcze raz, kogo teraz ruch jest? Biały czy czarny? Bo się pogubiłem. Ruch jest z czarnych. Zagrałem Hetman E1. Ostatni ruch to Hetman E1. Dobra, wypić na C4 raczej chyba się nie boisz. C5 też nie. Może jakieś B5? B5 szczerze mówiąc widziałem, ale nie liczyłem za długo i nie, Kacper zagrał B5. Bicie A4 tam jest pewnie, nie? Później, no właśnie. To ciężko mi powiedzieć, bo aż tak nie widzę teraz konkretu. Możesz jakieś rzucić mamą podpowiedź? No, ja się bałem właśnie C5. Wiesz jaka jest idea? Że po biciu na D5 jest C4. A, bardzo ładne, Zbyszku, to jest, powiem ci. No właśnie, i Kacper powiedział, Kacper po partii powiedział, że nie wiedział właśnie tej idei związanej z C4. Ona była mega, bo zamykamy totalnie pozycję i u białych nie ma możliwości wyprowadzenia tych figur. To C5 byłoby bardzo ładne. Ciężki ruszek do znalezienia, arcymistrzowskie posunięcie bym powiedział. No właśnie. Arcymistrzowska idea. I tak popatrzyłem na to C5 i wiesz, no nie muszę bić na D5, tak? Tylko, że... A co innego? Co mam grać, nie? No bo żeby zrobić jakiś progres w pozycji, cały czas moim planem było bicie na D5 i ruch C4. A proszę zobaczyć, że też nie chcemy oddawać pionka na D4, powiedzmy po biciu na C5, bo nagle ten skoczek z G6 często się uaktywnia na pole D3. To jest największy problem w tej pozycji. No właśnie, więc... Więc gdyby Kacper to zobaczył, to sądzę, na pewno mógłby się dość mocno nad tym zastanowić. No przez A4 teraz już musiałbym grać, bo tutaj nie mam innych ruchów, tak? Grałbym przez A4, A5 i potem jakoś przez wieżę A1 może i jakoś tak próbował coś tam zrobić, ale to by było takie trochę, wiesz, desperackie z mojej strony. Znaczy jeszcze gra by była, nie? No bo to nie jest tak, bo tutaj B5 nastąpiło, które też jest dobrym posunięciem. O to chodzi. Kacper bardzo logicznie gra. Widział, że chce zabić na D5 i zagrać C4, więc teraz uniemożliwia ten plan, tak? Jak najdłużej. Tutaj jest gra przeciwko konkretnej figurze, przeciwko gońcowi na z B2, który no widać cały czas jest takim trochę wyrośniętym pionkiem. Kto by pomyślał, że jeszcze odegra rolę dużą w tej partii. No i B5 zagrałem. Szczerze mówiąc, Kacper zagrał bardzo szybko B5, z tego co pamiętam. No i tak mówię, no dobra, no B5 widziałem i policzyłem tylko tyle, że bicie i A4. No A4 ruch oczywiście bardzo logiczny, tak? Jeżeli czarne zagrały B5, żeby pole C4 kontrolować, to ja mogę nawet kosztem piona do tego C4 dopuścić, a pionek na A4, no nie oszukujmy się, jakimś mocarzem wielkim nie będzie, nie? Tak, to prawda, te pionki będą zdublowane na bandzie jeszcze, a jak do C4 dojdziesz, to w końcu te gońce się rozegrają i za cenę pionka inicjatywa w tej pozycji i aktywność figury na pewno jest warta, no gra jest warta świeczki, jeśli chodzi o tego typu poświęcenie. Ale moim zdaniem i tak pionka na A4 trzeba było zabić, żeby tutaj na B3 mi odebrać pole, żebym ja jednak musiał się trochę postarać, żeby tego pionka jakoś tam odbić. Ten pionek trochę by mi ograniczał tutaj ale ruchy. Masz rację, ale Zbyszku, wiesz co, szachy to jest taka dość mocna gra psychologiczna. I jednak nastawiając się ze strony Kacpra, kiedy wie, że on tę partię nie chce przegrać, dając ci możliwości inicjatywy rozgrywania tej pozycji, może po prostu on tylko nie chciał dopuścić i chciał bardziej, nie wiem, gdzieś pozycję nie dopuszczać do sytuacji, gdzie ty przyjmujesz kontrolę nad szachownicą i dostajesz jakąś szansę inicjatywy w tej sytuacji. Warto mieć to cały czas z tyłu głowy, ten background, nie? Tak, tak. Wiadomo, no właśnie widziałem, że no taka sytuacja dla Kacpra nie jest jakaś skrojona moim zdaniem, że starcza mu remis i tak, nie wiem, miałem takie odczucie po prostu. Ja grałem po prostu sobie, dobra, no nie wygram, to nie wygram. I tak w tym turnieju miałem nie grać, miałem jechać komentować. Wiesz, stwierdziłem, że jak odpadnę, to odpadnę. No i co? To na nim jest cała presja, więc po prostu starałem się robić dobre ruchy. Ale w ogóle cała presja leżała na Kacprze. No i zresztą w pierwszej partii też widziałem, że nie grał jakoś rewelacyjnie, tylko no, tam sam harakiri tutaj zrobiłem, nie? Więc no A4 zostało zagrane i teraz Kacper zagrał ruch Hetman D6. Trochę zagadkowe posunięcie. No i co? Tutaj oczywiście długo się... Ale wiesz, ale chyba, wiesz co, pozwolę, żeby go wytłumaczyć. Wydaje mi się, że zszedł po prostu z linii C, związany na linii C, gdzie tam twoja wieża stała.
bo wiadomo, że do C4 dojdziesz, a też ma pole A3, czy możemy ten, żeby ten twój goniec się nie rozegrał, tak, nie? Tu była już kontrola zawczasu pola A3, żeby ten goniec nie wszedł szybko gdzieś na B4, na C5, w ogóle żeby się nie uaktywnił. No i teraz oczywiście zabiłem na B5 i zagrałem goniec B3. Czemu goniec B3, Piotrze, a nie C4? Odpowiedź jest bardzo prosta. Posłucham. Staram się znaleźć. Kupuję trochę czasu. Nie wiem, goniec A4 może czy jest i ta wieża na D1 jest atakowana? No dokładnie. I ta chyba pionka tracimy. Utrata pionka to tutaj najmniejsze zmartwienie by było. Moim zdaniem bardzo by mnie zabolało wymiana tych białopolaków w takiej redakcji. Te białopolaki można wymienić, ale no tutaj rzeczywiście jeszcze tracę dodatkowo pionka, którego tak wcale odbić łatwo nie będzie. Tak, a docelowo proszę zobaczyć, że to nasz goniec B2 nie jest dobrą figurą. Jeśli tam później skoczek na D5 stanie w wielu tam wariantach, no to ten goniec na B2 nie jest to, o czym marzymy w tego typu strukturach, no. Więc spokojnie, do C4 dojdźmy, nie dajmy przeciwnikowi żadnej kontry. No dokładnie. Tutaj miałem tylko wybór, czy wieża A1, czy goniec B3, no bo wiadomo, goniec B3 jest nie tylko po to, żeby goniec A4 nie było, ale również zwalniam linię A dla wieży, żeby atakować na A7 słabość, również żeby zagrać czasami goniec A3, więc wieża na A1 się musi znaleźć prędzej czy później. Postanowiłem zagrać najpierw goniec B3, nie pamiętam na czym dokładnie tam niuanse tam polegały, że akurat wybrałem najpierw ten ruch, a nie wieża A1, ale uważałem je wtedy za równorzędne. No teraz hetman D7, no i ten ruch mnie bardzo, ale to bardzo w trakcie partii zaskoczył. To właśnie pamiętam, że Kacper robi wszystko teraz, żeby te białopolaki wymienić, ale moim zdaniem nawet jak Kacper je wymieni, to nie będzie stał jakoś rewelacyjnie, bo ja rozumiem, że on chce po prostu to pole D5 zdobyć dla swojego skoczka, ale to nie do końca to pole jest takie rewelacyjne. Po prostu dostanę taką aktywność figur zaraz, że inicjatywa już będzie bardzo, bardzo silna. Więc C4 w końcu zostało zagrane po tylu trudach, męczarniach. Ile to tutaj musiałem się nacierpieć? Jakieś H3, hetman E1, no jakieś takie goniec D3 na B1, na A2 musiał pójść, na B3. Wszystko było po to, żeby właśnie ten ruch C4 upragniony zagrać i jak już go zagrałem, to się poczułem całkiem w porządku. No i tutaj goniec A4, tutaj też się zastanawiałem, czy wieża, tu wieża A1 już nie można, więc trzeba zabić. No i teraz... Wieża A1 dlaczego? Bo tam goniec B3, skoczek B3 i wieżę na C4 braliśmy, prawda? Tak, no i teraz pytanie do czatu. Możemy dostać tutaj takiego wolniaka, grając C5. Można zabić na D5, można zagrać wieża A1 na przykład. Może jeszcze jakieś inne ruchy państwo by tutaj zaproponowali. Co byście wybrali? Czy bicie na D5, czy ruch C5, czy może wieża A1? Takie szybka, krótka sonda do państwa skierowana. Co byście tutaj zagrali? No bo ruch C5 wygląda nawet kusząco, prawda? Również. Co by tutaj czat zagrał? Się zastanawiam. Wieża A1 ktoś tutaj proponuje. Maciek C5, Łukasz i wieża A1. I tutaj trzeba konkretnie ocenić pozycję, właściwości. Przede wszystkim ja może zacznę. C5 mi się nie podoba w tej pozycji. Dobrze, Zbyszku, sądzę, czy nie, żeby później nie było, że jakoś międzynarodowy trochę tak się mylę w takiej sytuacji. No właśnie, bo tutaj Mateusz, Cezarius, wczorajsza pizza, C5 chcą grać, jeszcze Maciek chciał grać C5. No i właśnie wczorajsza pizza, fajny nick w ogóle, napisałeś C5 no to, chyba? Ale jaka? Hawajska czy jaka? Nie wiem. To Zbyszku, pizzę z ananasem tolerujesz czy nie tolerujesz? Supreme również C5. No, jest dużo propozycji ruchu C5. To ja może powiem, dlaczego ten ruch w ogóle mi tak naprawdę... No dobra, no popatrzyłem na niego przez 2 sekundy i go szybko odrzuciłem. I teraz może wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze, mamy
gońca, więc chcielibyśmy pozycję otwierać. Po drugie, grając C5, ten goniec B2 to już w ogóle nie wiem, jak ma się do gry włączyć, więc wiadomo, że będzie problem. Po trzecie, ten skoczek z E7 może ładnie przejść na C6, będzie bronił na A7, skoczka z C6 nic nie wyrzuci, wieża pójdzie na B8, to tak naprawdę nie wiem, czy czarnymi zaraz nie wolałbym grać z tej pozycji po ruchu C5. Nie, na pewno czarne są lepsze, a to też prosta zasada, stawiamy kolejnego pionka na czarnych polach, przy czym ograniczamy z tego naszego gońca na A3, nie? A tu jednak aktywność figur powinna być naszym głównym celem, a posunięcie C5 jest wolny pion, ale on dalej nie pójdzie na C6. Tak. A ten nasz goniec A3 już nie wróci do gry. Właśnie, ja tutaj miałem taką wizję, żeby zagrać czasami goniec A3, żeby ten goniec mógł czasami pójść na C5, wieża pójść na A1 i do pionka A7 się dobrać. Dalej nie będzie to łatwe zwycięstwo, ale krok po kroczku trzeba robić, więc C5 w ogóle tutaj nie wchodziło w rachubę. Czasami również skoczek może wejść na C5, więc tam raczej jakąś figurę chcemy wstawić, a nie pionka. Ruch C5 nie ogranicza tylko naszego gońca, ale również naszego skoczka. Ten skoczek chciałby czasami może pójść na pole C5, więc ruch C5 tutaj trzeba było odrzucić. Pytanie było, czy najpierw zabić na D5, czy wieża A1. Zdecydowałem się na ruch wieża A1. Hetman oczywiście odszedł na D7. No i teraz znowu, co grać? Takie pytanie, czy bijemy, czy nie bijemy? No D5. Jeśli nie bijemy, to co innego. Właśnie, czy jakieś propozycje tutaj macie? No ja mam swój typ, ale nie chcę go mówić. No to jeszcze nie mów, jeszcze widzom damy trochę czasu. Jeżeli ktoś, o już 100 łapek przekroczone, super, cieszę się bardzo. Nawet nie wiedziałem, że już ta setka się tu zbliża tak szybko. Również pozdrawiam nasz kanał Twitchowy. Wiem, że również tam kilka osób nas ogląda. Zachęcam również nas do followowania właśnie na Twitchu. Kanał się nazywa tak samo jak na YouTubie Kings of Chess. No dobra, no i co tutaj piszecie? Skoczek B3, CD5, wieża DC1, wieża B1. Dobra, oczywiście tam trzeba uważać na tego pionka. Także wieża B1 raczej bym odrzucał, ponieważ idzie wtedy DC4. Więc proponowałbym coś z tym pionkiem zrobić. Więc albo bym pobronił, albo ja bym osobiście wtedy wybijał na D5. Raczej bym się skłaniał ku obrony tego pionka, chyba że jakieś posunięcie goniec A3. Czyli w moim kręgu zainteresowań, jako ja, byłoby... Krąg zainteresowań jako ja. No dobrze, no. Byłoby posunięcie ruch wieża DC1, hetman E2 albo goniec A3. Który z tych ruchów bym rozpatrywał? Zastanowiłem się. Goniec A3 mi się zaczyna podobać, ponieważ po DC wtedy chcę zagrać goniec C5 i przesłonić tą wieżę, żeby tego pionka na C4 nie broniła. Hetman E2 też myślałem. Ponieważ ja nie chcę wybijać na D5 od razu, ponieważ ten skoczek na D5 zostanie już fajnie ulokowany. Wolałbym, żeby on najpierw mnie wybił i dopiero tym skoczkiem, wtedy będę miał tempo więcej. Tylko, że po hetman E2 nie podoba mi się wybicie, skoczek C4 i hetman B5 związanie, nie? Dokładnie, tak strzałkiem kolorowo się porobiło. No właśnie, dlatego coraz bardziej myślę nad posunięciem... O, na żółto teraz, widzisz? Na żółto będę, goniec A3. Żeby po wybiciu zagrać goniec C5 na zielono. Teraz widzisz. No dobrze. Nie, właśnie jakieś takie pomysły. Choć wtedy C3 trzeba policzyć warianty. Trzeba policzyć warianty, bo po goniec C5 trzeba tam jeszcze liczyć czasami tam poświęcenia na C5, skoczek E5, potem takie motywy. Więc może po prostu wieża DC1, żeby tego pionka bronić. No ja właśnie tutaj się, Piotrze, kierowałem zasadą, żeby poprawić figurę najgorzej stojącą. I wieża z D1 nie robi kompletnie nic. Więc jeżeli mogę ją dać na linię, która niedługo będzie otwarta, pobronić pionka na C4, no to stwierdziłem, czemu nie? I ruch wieża DC1 po prostu wykonałem. Ten hetman jeszcze nie wiem, czy on na E2 będzie na pewno iść. Może czasami jak skoczek wyskoczy na C4, to ten hetman nie będzie musiał iść na E2, tylko pójdzie na A5. Dobra, możesz cofnąć się na posunięcie i pokazać, czemu bicie na D5 jest w tym momencie niedobre. Warto zauważyć, że w tego typu sytuacjach, po biciu na D5, kiedy skoczek weźmie na D5, jest to typowa pozycja, potrzeba troszeczkę tutaj klasyki umocnienia szachowej,
ja tutaj zawsze w tej pozycji polecałem partię Tajmanów Tejczman, czy Tejczman Tajmanów, już nie pamiętam. Kiedyś taka stara partia już była w moich wielkich poprzednikach. Tutaj jest typowy goniec na B2, który jest goniecem słabym. W twoich wielkich też... poprzednikach? Moich wielkich, tak? W tej partii była Szczejnic chyba z kimś tam grał. W jednej z tych partii jest taka typowa właśnie sytuacja, gdzie ten skoczek blokuje tego gońca na B2, to właśnie pójdzie na B4 i na D3 i to jest super skoczek, który stoi na silnym polu dla czarnego, ponieważ tego skoczka, kiedy jest silne pole, kiedy my takiego skoczka nie możemy wygonić pionkiem, prawda? A brakuje nam pionka na linii C do przegoniania tego skoczka i ten skoczek on tam będzie stał całe życie. Tak, ja tu pamiętam nawet, że liczyłem taki wariant, że tutaj akurat można zagrać wieża A5, że po skoczek B4 mam skoczek bije E4, jest taka taktyka. Że jak mi weźmiesz na E4, to ci wezmę na B4, a jak wtrącisz skoczek C2, to mam skoczek C5. No jest chyba taki motyw, nie? Dobra, to już skomplikowane warianty. No wiem, ale coś takiego liczyłem, tylko stwierdziłem, że po co tego skoczka na D5 tak szybko wrzucać. I tak no muszę wieżę z D1 uaktywnić, więc wolę to zrobić na początku, nie? Więc tak zagrałem i Kacper, popatrz, sam zabił na C4, więc mój skok już tutaj wchodzi na C4, a ten jeszcze na D5 się nie znajduje, więc na pewno jest to jakieś tam małe zwycięstwo. Dla mnie teraz chcę zagrać goniec A3 i plan skoczek D6, tak? Atakując, no wiadomo, jakości nie zdobędę, bo tu będzie bicie na C1, ale na E4 również słabość, ten skoczek na D6 wygląda fenomenalnie. A to masz parę możliwości. Chyba A5 też masz możliwość wracać w ataku tego pionka na A7. Na pozycji już na pewno poczułeś tę krew i że ta szansa, to zwycięstwo coraz jest w zasięgu ręki. Poczułem, bo powiem ci tak, że ruch wieża A1 wykonałem w 21 sekund, ruch wieża DC1 wykonałem w 6 sekund, więc generalnie wiesz, oczywiście to miałem policzone wcześniej, tak? To nie było tak, że 6 sekund decyzja była, co zagrać. Zrobiłeś tak zamaszyste to posunięcie. Są niektórzy tacy zawodnicy, że jak się gra z takimi dobrymi zawodnikami i on robi taki ruch, złapie tego skoczka, postawi z boku tą wieżę, wiesz, widać po nim z takim impetem, że można się przestraszyć wtedy. No wiem właśnie, no tak, ale powiem ci, że tutaj szybciej zacząłem grać, ponieważ no, mieliśmy stosunkowo mało czasu w tej pozycji. Nie pamiętam dokładnie ile, ale no, trochę się namyśleliśmy tam w tej wcześniejszej właśnie fazie partii, jak to była ta pozycyjna gra. I tutaj rzeczywiście się już poczułem bardzo dobrze, bo wiedziałem, że obiektywnie może tutaj nie ma jakichś gigantycznych szans na zwycięstwo, ale wiedziałem, że pionek na 7 jest słaby i owszem, czarne mogą go czasami oddać sobie jakoś te skoczki tutaj po białych polach próbować blokować, ale to jednak będzie pionek więcej i jeżeli mam po debiucie taką pozycję, to taką pozycję brałbym po prostu zawsze. No i jak nie wygram, to nie wygram, trudno, ale szanse moim zdaniem są. No i tutaj Kacper zagrał hetman E6. Chodziło o to, żebym nie zdążył zagrać goniec A3. No i co teraz gramy? No bo ten skoczek ewidentnie jest tutaj nieproszonym gościem na C4. No i co? Odchodzimy nim gdzieś? Czy co robimy, Piotrze? I co państwo sądzą o tej pozycji? Co tutaj grać? Jak żyć? No jak tutaj żyć? No coś trzeba zrobić. No i co byś zrobił? Wiesz co, nie chciałbym skoczkiem odchodzić, coś nad hetman B4 myślę po zmięciu. No hetman... Patrzę co po skoczku D5 wtedy jest, nie? No właśnie, gdzie wtedy... Może hetman A5. No nie wiem, w takiego ćwieka mi wbiłeś w tym momencie, powiem ci, Zbyszku. No po skoczek D5 to też nie wiem w sumie. Na przykład, czy pytanie do widzów, czy hetman D6 można zagrać po... może zobaczmy. Zobaczmy. Przestawmy. Po hetman B4, co jest... Skoczek D5. Co jest po skoczek D5, czy można hetmanem na D6 zagrać, co wygląda bardzo... Ale to cofnij, Zbyszku. Ciekawie. Cofnij, Zbyszku, wcześniej, czy jest taka opcja, nie? Dokładnie. Czy teraz hetman D6 jest możliwe? Tam ktoś wieża A7 chciał grać. Maćku, wieża A7 nie można było tam zagrać na początku, bo nam skoczek na C4 wisiał.
Ale pytanie teraz jest drugie właśnie. O, Supreme chciał grać Hetman B4. Ale pytanie, czy tutaj, bo gdyby było Hetman D6, to moim zdaniem pozycja nie jest tutaj białych zła, nie? Supreme napisze, nie można, następny powie, że można i teraz kto ma rację? Tak, Janek Kowalski dobrze napisał, że po Hetman D6 jest wieża, bije C4, takie no, proste uderzenie taktyczne. O to chodzi, że nie można zabić na C4, ponieważ Hetman na D6 wisi. A jeżeli zabijemy na E6, to tutaj ta wieża C4 zabije na C1 z szachem. I potem dopiero odbijemy na E6 wieżą czy pionkiem i zostaniemy białymi bez figury. Więc, a jeżeli nie można Hetman D6... Ruch. Tak, to jeżeli nie można zagrać Hetman D6, to moim zdaniem ta cała idea nie wygląda tutaj dobrze, bo jak zagrasz gdzieś Hetmanem po linii B, to możesz dostać wieżę B8. Jak odejdziesz na A5, to nie wiem, czy jakiegoś tam skoczek F4 na przykład nie ma. Pewnie jest, znając życie. Nie? No tak, no to tu zaraz jeszcze można gorzej dostać, stanąć. Więc no, więc ta idea mi się nie podobała, więc zagrałem po prostu najskromniejsze w świecie Hetman E2. No ale też logicznie, kolejna figura idzie do przodu i broń tylko na C4, też patrzymy na skrzydło królewskie troszeczkę, także jest ok. Tak, bronię na B2 to się może kiedyś przydać, czasami może pole A6 się przydać, jak ten skoczek stąd pójdzie, więc Hetman E2 miał kilka zalet. No przede wszystkim bronię na C4 skoczka, tam ktoś proponował skoczek E5, no skoczek E5 nie chciałem, bo nastąpiłoby bicie. Nawet jeżeli pionka A7 udałoby mi się zdobyć, to ten pionek na E5 już nie jest dobrym pionkiem. On prawdopodobnie straci życie po jakimś skoczek D7 i tutaj za bardzo się uprasza ta pozycja. Moja nadzieja polega na tym, że ten pionek na D4 jest tutaj takim centralnym punktem i wokół niego wszystko powinno się tutaj obracać. Więc, aha, no jeszcze jest przede wszystkim powód, czemu nie skoczek E5. Ten skoczek z G6 jest fatalną figurą, a nasz skoczek z C4 jest fantastyczny. Nie powinniśmy ich wymieniać. Więc skoczek E5 w ogóle out of question. No, Hetman E2 całkiem ok. Bronimy skoczka. Tak, bronimy skoczka. Wieża C7, oczywiście dwie funkcje. Kacper broni na A7, po drugie chce zagrać drugą wieżą na C8, ruch jak najbardziej logiczny. Ja oczywiście już dłużej nie mogę czekać z ruchem goniec A3, coś trzeba robić. No i wieża D8 nastąpiło. Pytanie, czemu nie wieża EC8? A, przypomniałem sobie, czemu nie, bo sam nie pamiętałem. No bo mówię, ja mam tak ostatnio, przez ostatnie kilka lat, że gram jakąś partię i po paru tygodniach już nie pamiętam, co tam w głowie mi się działo. Po wieża C8 sam chciałem chyba zagrać goniec C5. No i co po skoczku jakiś tam D7? No skoczek D6 chyba mam, wiesz? Zaczniemy... A jak skoczek E5 bym zagrał? O, to bez sensu przez skoczek. Dobra, to się źle popatrzyłem. Ale kiedy? No wcześniej zamiast... Nie popatrzyłem, nie widziałem. Aha, rozumiem. No więc mam goniec C5 i właśnie nie masz tego skoczek D7, bo skoczek D6, a tutaj no nie masz za bardzo co grać, bo grozi ci skoczek D6 tak czy inaczej, prawda? Mhm. Skoczek D6, następnie wieża A6, wieża A1, no bo tutaj pełna dominacja. No w miarę logicznie, a skoczek E8 tam nie czarnymi nie chcemy grać, bo to zbyt pasywnie wszystko. Tak, więc wieża D8, chytre posunięcie. No i co teraz? No i tak. Ja tutaj zagrałem skoczek A5 na bambę. Chcę wymienić jedną wieżę. I owszem, ten skoczek tutaj chwilowo nie stoi dobrze, ale on bardzo szybko chce pójść w przyszłości na C6, atakować na A7, atakować na D8, czasami skoczek E7 szach będzie możliwość, więc ten skoczek na A5 źle tak bardzo nie stoi. No i Kacper zagrał wieża D5. Trochę zaskakujący ruch. Moim zdaniem trochę tutaj koordynację Kacper traci. Schodzi z ósmej linii, która tutaj jest
słaba. Widzimy, że lufcik nie został zrobiony, czy furtka, czy rozporek. Różnie tutaj ludzie na to mówią. Jeszcze, jakie jeszcze na to słyszałem? Okienko. Okienko, jakiś tak. Okienko. Więc Venom Wade pyta, co to za gra. To są szachy, Venom. Chyba, że pytasz o partię. Jaka to jest konkretnie, to w tytule jest napisane Pachleza Piorun z Mistrzostw Polski tegorocznych. No to tutaj oczywiście się ładuje wieżą. Nie ma co zwlekać z tym posunięciem. No i pytanie, co jest po Hetman D7? Po Hetman D7 wisi nam skoczek i skoczek nie może odejść, bo wieża będzie niebroniona. Ale tam właśnie chyba występują te problemy ósmej linii już, Zbyszku. To chyba taka mała podpowiedź. Nie wiem, czy dobra idzie, bo ja nie wiem, co zagrałeś teraz. Co jest po Hetman D7, co masz w planach? Mam jakieś swoje pomysły, które teraz obaliłem. Zdążyłem obalić też mój już pomysł. No nastąpiło Hetman D7. No i co teraz widzowie by zagrali w tej pozycji? Są możliwe ruchy, na przykład goniec B4, goniec C5 jest również możliwe, żeby przesłonić wieżę. Wieża A6 jest możliwe. No jest kilka ruchów. Hetman A6 też jest możliwe. Oczywiście. Ja myślałem o Hetman A6. Hetman C4. Hetman C4 trochę gorzej. Tutaj Hetman A6, Hetman C4 widzę, są... Po Hetman A6 mam nadzieję wszyscy policzyli, co jest po biciu na A5 wieżą. No tam jest właśnie problem i jest później, nie wiem, wieża C8, koń E8 jeszcze jest, nie? Tak, tylko że... No tak. Ciekawy wariant jest taki, że Hetman A6, wieża A5, Hetman C8, Hetman E8, Hetman B7. Ale tam i po wieży A3, wieża coś za mało materiału jednak będzie. I co byście tutaj zagrali? To co Tal? No dobra strategia, Jakubie, że trzeba grać. Co by tu Tal zagrał? No właśnie po Hetman A6, wieża bije A5, jak zabijemy na A5, to Hetman zabije na C6. I po Hetman D8 jest Hetman E8. O to chodzi. Jak wybiorę sobie tak kogoś Alechin, kto tu zagrał Alechin, czy to nie wchodzi w rachubę? To też może być. Też chyba dobry. Może być, no czemu nie? Co by tu zagrał Alechin? Ja zagrałem Hetman C4. Skoczka zostawiam podbiciem. Nie boisz się? Nie, nie boję się. No to liczymy razem wszyscy głośno. Wieża A5, wieża C8, skoczek E8 i tam Zbyszek musiał znaleźć jakieś kopyto. Właśnie, może przestawmy jedno posunięcie, żeby było łatwiej. Co jest, jak tutaj czarne zagrają skoczek E8? Pytanie. Supreme napisał, że goniec C5 wygląda logicznie. Zaraz do tego posunięcia wrócę. Dlaczego to posunięcie mi się nie podobało? Ale w tej pozycji pytanie, co prawdopodobnie mnie musi być motyw odciągnięcia, tak zwany szachowy. Także jeśli kiedyś Państwo przerabiali zadania na motywie właśnie go odciągnięcia w pozycji, no to rozwiązanie zadania powinno być zaraz znane. Odciągnięcia i też podwójnego uderzenia poniekąd. No. Czy ktoś wie, co po skoczek E8 nastąpi? Trzeba trochę się nagłówkować. Przypominam, że zadania taktyczne trzeba rozwiązywać. Właśnie w takich sytuacjach jest to bardzo przydatne, no bo ten ruch, który po skoczek E8 wygrywa, musiałem widzieć już grając wieża C6.
Jeszcze nikt nie dyskutował. Wszyscy myślą. Zmysł taktyczny wyczulony. No powiem ci, że kiedyś miałem dużo bardziej wyczulony niż teraz. Teraz to on już jest taki, wiesz... Trzeba go pobudzić dość długo. Długi rozruch musi być. Tak jak w tej partii, po paru tam godzinach walki. Tak, dokładnie. Mózg również potrzebuje odgrzewki. Chyba Janek napisał, z tego co widziałem. Tak. Właśnie już pojawiły się tutaj odpowiedzi, prawda? Wcześniej też chyba powrótku. Chyba, że to było wcześniejsze. No tak, jest. A mi się czat nie przewinął po prostu. Nie wiem czemu. Mi się zawiesił. Tak. Hetman, wujek Łuki, Cezarius, dokładnie po skoczek E8. Jest taki no ładnie wyglądający ruch. Hetman C7. Skoczek nie może zabić, bo jest związany z królem. Oczywiście po biciu hetmanem na C7 bijemy na E8 i następnym wieża F8 mat. Jak hetman odejdzie na E6, to mamy wybór. Albo bijemy na A7, albo gramy hetman B8, tak? I nie ma jak bronić na E8 skoczka. I również koniec by tu nastąpił. Więc hetman C7 by tutaj zdecydowało o zwycięstwie. No i to właśnie trzeba było widzieć już grając ruch wieża C6. Oj, przepraszam. Zdrówko. Dziękuję. Łapki w górę proponuję za hetman C7. Oczywiście to jest prosty ruch do znalezienia, ale moim zdaniem wizualnie jest ładnym posunięciem. Przypominam, pod tymi łapkami 127, super. Naprawdę super. Jest przycisk subskrypcji. Zachęcam, jeśli Państwo chcą takie analizy oglądać, albo tak jak wczoraj, jak w Blice grałem z wszystkimi widzami chętnymi, to właśnie, żeby takich streamów nie przegapić, właśnie polecam zaznaczyć suba, również ten dzwoneczek i wtedy Państwo będą dostawać powiadomienia, że taki stream jest planowany. No dobra, no to w takim razie hetman C4 i skoczek na A5 jest nietykalny. No więc Kacper zagrał H6, no po to, żeby ten skoczek już był tykalny. No i ten ruch oczywiście liczyłem. To właśnie był jeden z fajniejszych wariantów, które liczyłem, tak? No bo wiadomo, że tutaj pierwszy ruch w takiej pozycji po zabiciem na A5, jak już policzyłem, że nie przechodzi, no to Piotrze się zgodzi, że potem liczysz, co jak czarne zrobił po prostu lufcik, nie? No bo. No na pewno. No bo co innego. Tak, strażniku internetów. Dziękujemy za komentarze. Może tam później ci odpowiemy. Pod analizą partii zbrody z Jankiem. Na razie jeszcze się zajmiemy tym streamem. Dziękujemy Arku za pozytywną ocenę naszej pracy. No i co? Po H6 oczywiście wieża C7, jeszcze skoczek jest nietykalny, ponieważ hetman wisi. Hetman E6. No i teraz co? Co z tym skoczkiem z A5 nieszczęsnym robimy, broda? Sorry, bo zawieszkę złapałem, wiesz? Spoko. Jestem przyzwyczajony. Do czego? Do twoich zawieszek. Do wieszek? O, tak, co za gość. Czyś urażony. No trzeba, nie wiem, skoczyć C6, no bo skoczyć B7 w takim razie, nie? Na C6 tam na E7 chyba nie wejdziemy. Tym bardziej, że pojawiają się jakieś motywy taktyczne. Skoczek B7 mi zaczyna się podobać, żeby na C5 im wjechać. A żeby tam klopsa nie było z drugiej strony, jakiś skoczek H4, który tam może jakieś kontry mieć na linii G. No. A, właśnie, bo sorry, jeszcze Supreme cię pytał, żeby zamiast hetman C4 w tej pozycji goniec C5 zagrać. No goniec C5 moim zdaniem tutaj gruźb nie stwarza wielkich. Ja chciałem, żeby ten hetman był tutaj połączony z tą wieżą, żeby jakieś groziło wieża C7, wieża C8. Po goniec C5 czarne by na przykład robiły sobie tam lufcik tak samo i nie byłoby tutaj jakiejś takiej konkretnej groźby tak od razu. A ja chciałem właśnie tak wywierać presję na Kacprze i tutaj sobie nie blokować tej linii C gońcem, tylko właśnie albo wejść na C7 czy też C8. Dlatego goniec C5 mi się nie podobało.
Hetman tutaj pięknie na F7 patrzy, jeżeli ta wieża się ruszy. Wspieram tutaj wieżę na linii C, więc goniec C5, ten pionek A7 w tej pozycji mnie za bardzo nie interesował. Więc goniec na C5 nie ma wielkiej tutaj zalety, żeby on stał na C5, a nie na A3. Ja tego pionka chcę może zabić, ale to on i tak tam padnie prędzej czy później. Ja tutaj się skupiam na tym, żeby wykorzystać to, że czarne figury no, trochę są zdezorganizowane, tak? Nie ma tutaj jakiejś wielkiej harmonii. I zagrałem skoczek C6. Czasami jest idea, Piotrze, żeby zagrać w tej pozycji... Wieża E7. Albo skoczek E7, tak? Tak. Poczekaj, bo tam były jakieś takie motywy... Skoczek E7, po biciu na E7, wieża E7, masz tylko hetman F5, po G4 masz jeszcze hetman G5. Znaczy nie, no widzimy, że czarne muszą uważać, bo pojawiają się też jakieś wieża C8 czasami, skoczek E7, jakieś takie dziwne ruchy. Grozi po prostu nawet wzięcie pionka w niektórych wypadkach na A7 i po prostu zdecydowanie się granie na sytuację, gdzie tego piona masz więcej czystego. Więc już na pewno tutaj białe stoją dużo lepiej, może dużo przesadziłem, ale na pewno stoją lepiej i no, już tutaj gramy na pewno na wygraną tę pozycję, nie? W 100% na wygraną. No nie, no tak, no na wygraną ją gram cały czas, ale teraz nawet gdyby ta sytuacja turniejowa mnie nie zmuszała do tego, żeby grać na wygraną, to oczywiście, że na wygraną bym grał. Kacper zagrał A5, żeby ten pionek tam nie podwisał, a jeżeli kiedyś on i tak padnie, no to będę musiał jakąś figurę tam odciągnąć od akcji, tak? Bo wieża na A7 dalej byłaby bardzo aktywna, a teraz ten pionek jest no, na przykład broniony przez wieżę. No i co gramy teraz? Białymi. Jak wam się wydaje? Przypominam. Nie jest to. Tak, tak. Mów, Piotrze. Nie jest to łatwa pozycja. Ruchów jest parę do wyboru. Uważam. Trzeba wybrać najlepszy. Nie jest to łatwa sytuacja, aż tak bardzo. No nie, bo wiadomo, jak gram z kimś takim jak Kacper Piorun, to właśnie chodzi o to, żeby wybierać te ruchy no, najlepsze albo no, z drugiej półki ewentualnie, bo jakieś małe niedokładności i Kacper, który też ma wspaniały zmysł taktyczny, wiedziałem, że tutaj muszę uważać czasami na jakieś kontry na moim królu, gdyby się pojawiły jakieś tutaj takie ruchy typu skoczek H4, wieża G5. No, rzucają się w oczy te motywy związane z wejściem na E7 i to najlepsze jest, że my tam możemy wejść każdą figurą, skoczkiem, gońcem i wieżą. Każdy ma jakiś tutaj sens, nie? Tak. Przypomnę, jutro Dariusz Szołen o godzinie 21, prawdopodobnie o 21, to jeszcze nie jest pewne, ale tak zakładam, że o 21 będzie streamował i grał z Państwem Blitzy Bulety, czyli dokładnie to, co ja robiłem wczoraj. Darek będzie robił jutro, więc jak ktoś chce sobie pograć z mistrzem międzynarodowym w szachy, to zapraszam jutro na kanał Kings of Chess, czy to na Twitchu, czy na YouTubie. Jak Państwo nie chcą zapomnieć o tym streamie, dajemy suba, zaznaczamy dzwoneczek i wtedy z Darkiem jutro można pograć, a w weekend ruszają Mistrzostwa Europy w Blicu, gdzie mam 74 numer startowy. Ale to są tylko zawodnicy powyżej 2300, czy są też dla... Powyżej 2300 tylko jest udział możliwy. O której jest godzinie? A będziesz streamował ten udział w tym turnieju? Ja będę grał. To nie będziesz chciał streamować wtedy? Nie mogę. Właśnie ja bym chciał streamować, ale nie mogę, bo jest taki wymóg, że możesz mieć tylko otwartą zakładkę z serwisem turniejowym tam, gdzie grasz, nie? Na Tornelo, więc... Chciałbym, no bo ja i tak tam nie mam szans na nic, tak? Bo tylko pierwsza szesnastka awansuje do fazy pucharowej. Więc no, to tam obsada jest tak silna, a ja w Blitza nie grałem w tym roku, że żadnym Blitzu nie grałem turniejowym, no to wiesz. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś byłem mistrzem Europy w Blitza, ale w pewnym przedziale rankingowym. A, no, ja byłem, a nie wiem, który byłem najwyżej w mistrzostwach Europy w Blitzu. No ale właśnie będę grał, ale będzie grał też Jan Krzysztof Duda, Radosław Wójtaszek, Mateusz Bartel, chyba Grzegorz Gajewski, no, Wojciech Moranda, Kacper Piorun. Wszyscy najlepsi polscy arcymistrzowie będą grać i będzie komentarz Artura Jakubca oraz Dariusza Szołena w piątek o godzinie 18.
również na naszym kanale, więc serdecznie zapraszam. W sobotę pierwsza 16 gra, a w niedzielę wielki finał, 4 osoby już tylko zostaną. No zobaczymy, czy Jan Krzysztof Duda, no faworyt tego turnieju, uda mu się wygrać. Bardziej, że Jan Krzysztof Duda kiedyś wygrał te mistrzostwa, nie? W Blica. Mistrzem Europy w Blica był. Tak, więc no właśnie Michał Pija jeszcze zobaczył, czy będzie opcja, żeby obraz z mojej kamerki gdzieś wrzucić. No dobra, no ale wracamy tutaj do tej pozycji. Wybrałem, no właśnie, na E7 też pomyślałem, że trzeba się czymś władować, no bo jak inaczej tu progres robić, tak? No i czym byś, Piotrze, tam się meldował? Nie wiem, gońcem? No ja właśnie zagrałem gońcem. No idea jest prosta. Chcę zabić na F6. Hetman nie będzie mógł zabić, bo hetman bije D5, tak? I teraz była idea... muszę sobie teraz przypomnieć. Potrzebuję chwili. Zbyszko, a co zrobimy później tematyczne? Jakiś meczek jeden, czy nie będziesz chciał? Możemy zrobić, jasne. No to wiesz... Wszystko dla ciebie, Piotrze. Dla widzów. I dla widzów też. Nastąpił skoczek E8. Wisi wieża, nie? Ja tutaj coś knułem. A właśnie, no po prostu... No dlatego skoczek E8, ponieważ chciałem, jak mówiłem, zabić na F6 i nie ma tutaj za bardzo innego logicznego posunięcia, przynajmniej tak się wydaje. Po wieża D7 mogę na przykład zabić na D7. Znaczy zabić na E6, zabić na D7, czy szacha nawet dać. No tutaj Kasper wiadomo, że nie mógł pozwolić na to, żeby takie pionki sobie zawsze tego pionka. Zawsze tego pionka na A5 możesz na końcu wariantu wziąć, skoczku swoim. Tak, więc tutaj odszedłem wieżą po prostu atakowaną na A7. No i Kacper słusznie zagrał, moim zdaniem, król H7, żeby zejść tutaj z tych motywów skoczek bije E7 szach, prawda? I też groziło wieża A8 na związanie. Wtedy byłoby za późno już tym królem zejść, a teraz po wieży A8 po prostu odchodzimy skoczkiem, nie? Tak. No i co teraz? Ja zagrałem skoczek D8. Spoko, podoba mi się. Wyganiamy króla na skoczkę hetmana na F5. Bo na początku myślałem, i tutaj właśnie jest bardzo fajny motyw, który obydwaj przeoczyliśmy. Ja myślałem, że tu wygrywam, Piotrze. Ponieważ co jest po hetman F5? Są dwa ruchy, hetman B6 albo hetman F5, prawda? Tak. Hetman B6 po to, że jak zabije na D5, to on mi weźmie na A7. A zgramy wtedy wieża B7, tak? Po hetman B6, a po hetman F5 mówisz, że jest G4, tak? No ja też tak myślałem, że jest G4. No to wiecznie kłapiony jest. Po hetman F3. Jest taki ruch. Ojoj. Łatwo go przeoczyć. No, bardzo łatwo i jeszcze tutaj mieliśmy mało czasu generalnie, bo to skoczek D8 to był 38 ruch, nie? Więc ostatnie ruchy kontrolne były. Łatwo przeoczyć te posunięcie. Tak nie zagrał. Tak nie było. O to chodzi, że po biciu na E5 jest wieża D1 szach i tutaj jest mat, bo po król G2 jest hetman F3 mat, wieża F3 szach i potem wieża H1 mat, więc skoczka na E5 zabić nie można. Drugą opcją jest zabić, to jest fajne, nie? Że trzy figury tutaj wiszą i żadnej nie można tak naprawdę zabić. Po biciu na D5 jest skoczek F3 szach i potem hetman na D5 spada. Więc jedyne byłoby tak naprawdę bicie tutaj, no ale tutaj wiedziałem, że ta końcówka nie byłaby dobra. Nie, bo ten pionka na F5 może wziąć, a ten F5 też padnie i tutaj chyba na trzy wyniki tak naprawdę może iść tutaj sytuacja. No tak, znaczy wiesz, tu jeszcze miałbym szansę, pewnie na F7 mogę po prostu zabić, tak? I to może na F5 wziąć. Tak, może wziąć na F5, tam pewnie koń może wrócić na D8, czasami może na G7 jakaś słabość, no ale to... No dobra, no może masz minimalnie. Nie wiadomo, nie, ale myślałem, że po G4 tutaj natychmiastowo wygrywam. No może tu nie muszę grać G4, ale taka była moja idea. No, ale ani Kacper tego ruchu nie widzieliśmy. No byliśmy tam w niedoczasie obustronnym, tego co pamiętam. Łatwo to przeoczyć. Tak, więc... no a tutaj Kacper zagrał hetman B6, no i tutaj nie widział, że wieża B7... I co się stało?
Hetman z B6 nie ma pola. Bo Kacper tutaj się skupił na tym, że po hetman B6 ja zabiję na B1 i co na D5, przepraszam. I właśnie Kacper chyba chciał dać szacha takiego chytrego na B1, popatrz. Piotrze. A i szach na B8 później jest wtrącony. Tak, i szach na B8. I o to chodzi, że najpierw wymusić rug E3 i potem dopiero zabić na A7, żeby tutaj to ten król był słabszy. Takie dokładności, nie? No właśnie, więc Kacper liczył na coś takiego. No a tutaj taka niespodzianka go spotkała w postaci ruchu wieża B7, ale ruch hetman B6, on chyba, Kacper tutaj miał jakieś pół minuty na zegarze, czy on na sekundach w ogóle ten ruch robił. Więc taka podstawka mogła mu się zdarzyć. No tutaj Kacper jeszcze oddał hetmana. No mogłoby się wydawać, że te skoczki, gdyby tak się zdążyły synchronizować, to na tym polu D5, prawda, takim silnym, wiesz, skoczek F6 tak, jakoś zagrać. Może zbudować jakąś fortecę, nie? Ale już niestety to jest 40, dla Kacpra niestety 40 posunięcie minęło. Dostałeś bonifikatę z tego 30 minut, prawda? I to już dużo łatwiej, nie? No tak, bo plan czarnych powinien polegać na tym, żeby zagrać skoczek F6, wieża D7 i drugim skoczkiem przyjść na D5. I pionek E4 jest zbrojony, pole D5 jest zbrojone, no i wtedy byłaby taka twierdza, prawda? Więc do tego... No, trzeba byłoby ją przełamywać, no nie byłoby łatwo, ale tutaj chyba Zbyszek masz motyw, a tak zagrałeś, okej. Okay. No tutaj F5, to mieć tutaj F5, czy trzeba było grać F5? A ty nie mogłeś skoczek A5 grać, po prostu tego nie grać wcześniej? Słucham? Mogłeś skoczek A5 grać zamiast skoczek C5? Tak, ale ja nie chcę bić na A5. Mi ten pionek zupełnie do szczęścia potrzebny nie jest. Ten skoczek zmierza, żeby tutaj atakować na E4. Masz rację, desynchronizację stworzyć. Tak, ważne jest, żeby tutaj czarne nie zdążyły ustawić właśnie jakiejś fortecy, więc wywarłem od razu presję na pionka E4, F5 nastąpiło. Hetman A6, ja sobie zawsze mogę tutaj wziąć, a grozi taki ruch nieprzyjemny jak hetman E6. Prawda? Więc... Kłopoty w komunikacji u niego jest, no, w tych pozycjach. No, on tutaj nie złapał, no wiesz, i teraz sobie wziąłem na A5, ale to nie jest wzięcie pionka, o tak, żeby wziąć pionka, ale tutaj znowu grożą jakieś ruchy typu hetman C7 często. Nastąpił skoczek D5, teraz hetman poszedł na A7. No i co? I teraz grożą ruchy typu... No właśnie, zresztą teraz to nastąpiło. Tutaj się wydaje, że czarne już powoli łapią jakąś tą fortecę, tak? No ale nic bardziej... mylnego, hetman F7, no i się okazało, że ciężko się obronić przed ruchem skoczek E6. To prawda. Skoczek E6 i problemy z pionkiem G7. No i Kacper tu jeszcze zagrał ostatni ruch, no i się poddał od razu, bo zauważył, że jest hetman F8 szach. Więc tutaj jeszcze mógł walczyć ruchem wieża D8, no ale tam bym zagrał skoczek E6. Po wieża G8, no tutaj już mam pełen wachlarz możliwości. To w ogóle jakieś cugcwangi chyba mogę nawet ustawiać, tak mi się wydaje. Albo nie wiem, czy nie mogę zagrać skoczek F8 szach, skoczek G6 szach i skoczek H4 i nie masz jak bronić pionka na F5. Też jest taki motyw, nie? No, więc w ten sposób właśnie z takiej średniej pozycji w debiucie właśnie ten plan w grze środkowej polegający na... No właśnie, ja nie wiem, czy to był jakiś dobry plan, bo tam właśnie Kacper miał ten ruch C5, czy inne możliwości, ale właśnie czasami lepiej mieć kiepski plan niż brak planu. Jak to. A plan, moim zdaniem, był w tym przypadku akurat kiepski nie był, był całkiem praktyczny. Tak podejrzewam. No i w ten sposób partia się właśnie moja z no, późniejszym mistrzem Polski. W ogóle Kacper tam już nie przegrał żadnej partii klasycznej, tylko mi się udało go pokonać, więc no, to był jakiś tam powód do satysfakcji. W rapidach w ogóle zagrałem tragicznie i przegrałem w dogrywce, a szkoda, bo już dość mocno się czułem. Nie czułem się gorszym zawodnikiem dużo od Kacpra w rapidach, a jednak niestety nie udało się. Tutaj Krzyżan przypomina o naszym kanale na Discordzie. Supreme pisze, że zadania taktyczne na Discordzie będą rozwiązywane, więc i Odys poprosi o link, więc Krzyżan zaraz ten link wklei, mam nadzieję.
No i co, Piotrze? To by było na tyle, jeśli chodzi o analizę. Mówiłeś, że chcesz zagrać jakieś tematyczne partie? Możemy zagrać, no. Z miłą chęcią tak troszeczkę ożywić się na koniec dnia. W ten sposób, że wiesz, dzisiaj miałem ciężki dzień, parę wygranych z arcymistrzem zawsze dobrze wpływają na sen. No dobrze, to możemy zagrać. Pytanie jest, ile trwała partia? No partia trwała, no ile trwała? Jakieś 4 godziny. Mniej więcej. I co, na 3 minuty mam zagrać? Jaka tematyka? Dobra, jakieś państwo partie by chcieli tutaj, żebyśmy mogli między sobą zagrać? Jakieś tematyczne? Jakiś debit? Chyba, że brak tutaj wariantów, które państwo proponują. Dobra, standardowa, rankingowa, nie gramy rankingową. Zaraz to pewnie propozycje padną. Pamiętaj, broda, że mamy jakieś 10 do 15 sekund opóźnienia. Jaki debiut mamy teraz zagrać? Jakiś tematyczny. Holender. Najdorf. Dwie partie, nie? Broda zagramy, bo to nie ma co dłużej. Najdorf? Może być Najdorf? Może być Najdorf, ale chociaż żadną ze stron nic nie wiem. Kompletnie. A ty wiesz obydwoma. Cwaniaczku. Najdorf? Najdorf? Może być Najdorf? Nie wiem, cokolwiek. Holenderska też była dwa razy. No Najdorf był też. Dawajcie Najdorfa. Ale ja nic w Najdorfie nie wiem, broda. Nie wiem, jaki jest sens, żebym grał pozycję, o której kompletnie nic nie wiem. To dawaj Holendra, dobra. A ty wiesz, że grasz w BMW D4, nie? No w Holendrze czy w Najdorfie? No Najdorf jest B4 przecież. No wiem, ale pytam się, czy w Holendrze grasz D4 przecież białymi, tak? No to ja wszędzie wiem coś, tak? Naprawdę. No proszę. Możemy budapeszczański, jeśli chcesz też zrobić. Tam państwo chcą... Możemy budapeszczański, nie wiem, no. Dobra, budapeszczański albo Holender. Dobra. Wystarczy zaproszenie. To ty sobie wybierz to. Możesz Holendra, możesz budapeszczański. A co jak ci koniecznie zagram w drugim? Tak, to by Koniewczy byś mi zagrał po Koniewczych, tak? To by nie było... co za gość. Dobra, warto zaznaczyć, że mam teraz trzy możliwości. Mogę zagrać po sędzie G6 i iść w jugosłowiański wariant. Mogę zagrać E6, D5 i iść w kamienną ścianę, co raczej nie polecam w kamienną ścianę iść. I goniec B4 jeszcze próbować. Dobra, ja teraz, Zbyszku, postaram się zaskoczyć i zagram posunięcie E6. To żeś mnie zaskoczył, Piotrze. Ja teraz nie wiem, co się gra. Ja też nie wiem. Ważne, żeby kamiennej ściany nie dostać, bo kamienna ściana jest raczej nie polecam. Jest raczej nie polecasz? Dobra, mamy tutaj jakieś plusy w pozycji. Zagrajmy posunięcie A5. Czemu nie? No źle zagrałem w ogóle. Miałem co innego grać, no ale dobra. Oj. Miałem przez G3 grać, a nie przez E3. Oj. No właśnie, nie? Chyba sobie poradzisz, mam nadzieję. Dobra, skoczka wyprowadzam. Gram oczywiście na platformie chess.com. I tak samo blice i bulety jutro z Dariuszem Szołenem będą na Czeskomie grane, więc jeśli ktoś nie posiada konta aktywnego, to radzę je aktywować jeszcze dzisiaj, bądź jutro przed tą grą z Darkiem, ponieważ nawet grając partię bez rankingu trzeba mieć ileś tam rozegranych partii, żeby utytułowanego gracza zaprosić do gry, więc to taka moja rada. Ja mam niski ranking ostatnio, Zbyszku, także szkoda, że nie gramy na rankingowych, bo wtedy miałbym szansę się odkuć. Odkuć? A co znaczy odkuć? Rankingowo. A co ty straciłeś niby ostatnio? Nie wiem, dużo więcej na minutę sobie gram, jeśli chodzi na czeskowie, wiesz? Dobra, okej. Na minutę też możemy zagrać, ale to już nie tematyczne. Podejrzane, posunięcie z twojej strony. Aj, goniec E4 chyba mogłem najpierw wtrącić. No, podejrzane.
Specjalnie mówię, staram się tutaj ciebie zdyskredytować na wspólnocie, ale to oczywiście to są takie nasze żarty. Co ja teraz mogę zagrać? Dobra. Bije. Też bije. Wykorzystaliśmy z Piotrem Brodowskim tak zwane prawo bicia w szachach. Jedno ze starszych praw szachowych. Ale chyba cię słabię teraz, co? Tutaj że A2. Ja tu, on tu, ja tu, on tam. Nie no, Broda, warianty liczysz? Nie wierzę. Ja tu, on tam, ja tu, on tam, ja tu, on tam. Okej. 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 Tak, tak. Dobra, to co, bierzemy, nie? Chyba właśnie, Zbyszku, nie policzyłeś, ty mi się wydaje, niektórych wariantów. Okej. Ja tu nie liczyłem za dużo. Okej. Goń C4 wiem, że nie jest groźne i to mi wystarczy. Okej. A ty pewnie... No, a ja zaczynam liczyć teraz, wiesz? To jest mój problem. Goń C4 to mi 2 sekundy mi wystarczyło, żeby policzyć. Nie, bo ja chciałem bić skoczek C5, a ty goń C4 masz, cwaniaczku. Skoczek C5 to w ogóle mógł mieć cokolwiek. Dobra, to gram ci skoczek C5, zobaczymy co znajdziesz. Ej, nie, i nie możesz gonić C4 w takim razie. No, czemu nie mogę? No bo nie policzyłeś. No nie, no ale o to... No dobra, to nie zagram goniec C4. Nie, jak coś to graj, to już bez przesady. No i tak masz konie 4, tak? Po goniec C4. No coś tam mam jeszcze. Coś tam mam. Broda, jaki cwaniak. Oj, broda, broda. No, no. Ta. Co by tu zagrał? Alekin. Alekin. Są pewne trudności. A czy państwo mają jakichś swoich ulubionych mistrzów świata? Ciekawe, ciekawe. Czy znalibyście państwo wszystkich mistrzów świata? Który jest ulubionym? Czy ktoś na przykład Ełwego? Czy Ełwe, który jest ulubiony kogoś? Raczej nie powiedziałbym, że Ełwe. Aj, wtrącił. Zrobił zamieszanie. Kto tu robi zamieszanie, broda? Oj, 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 oj. Co z pobiciu? No to jakieś swoje sztuczki, panie. No, to już gania czas będzie. Dobra. Mogę uznać się za przegranego w tym pojedynku. Nie no, broda. Walcz. No nie wierzę. Gdzieś tam udziało mu się. No. No, to już hetmana podwaliłem. Dobra, na czas bym cię ograł, już nie chciałem. Nie no, jak ograł, jak mata masz za dwa ruchy. Nie wiem, wcześniej. No ale nie miałem tam w pewnym momencie, to mogę zobaczyć, nasza analiza. Nie no, nie chcesz chyba teraz analizować. Pięknie się wybroniłem. A mówiąc o obronie, trzeba przypomnieć, poczekaj Piotrze, jest motyw główny. I think that White is doing well and from what I know, Paklesa is quite a good defender, so he will probably win this. No, jak już... To jest właśnie defense. Magnus byłby dumny z tego. Dobra, to co? Holender, tak? No, a widzę, Dorpan chyba jest z Berlinka, czy z Berlinka, z Berlinka. Tam chyba urodził się Lasker, kiedyś był festiwal organizowany. Holendra gramy, tak? Albo... Był organizowany w tym, nie? W Berlinku kiedyś festiwal szachowy. Był. Laskera. Laskera. No, Laskera, bo ktoś tam, Dorpan powiedział, że jest najbardziej Laskera, lubi, kojarzy. Dobra, to się gra. Ja nie do końca ogarniam tego wszystkiego. Ja to parę razy zagrałem w życiu, ale niestety nic już nie pamiętam. Dobra, skoczek, postaram się wyjść normalnie w tej pozycji. Dobra, to G3. To
To jest parę planów, które białe, czarne mają dość interesujące. Na pewno jeden z planów jest dochodzenie do posunięcia D6 i właśnie do E5. Ważne, żeby do E5 nie dopuścić teraz w tych pozycjach. Okej. Okej. Czemu się cieszysz? Jezu. Też jest dobre, to okej. Okej. Oj, broda. No i co, nie mogę koń H5? Dobra. No dobra, no kusisz, to gram. To się nie podoba. Słucham? Mi to się nie podoba w tej pozycji u mnie. No dobra, na razie jest wszystko w porządku jeszcze. Ważne, żeby teraz... Tak? Tak by zagrał Tal? Nie wiem, czy tak by zagrał. Chyba nie. Aha, bo jak na E2 bije, to skoczkiem bronisz na D4. Zapomniałem o tym fakcie. Dobra, będzie trzeba ściemniać. Co, pionka podstawiłem po prostu, tak? Ja bym powiedział, że pozycję. No, pozycję jeszcze nie, na szczęście. Ale Tal na pewno by tak nie zagrał jak ja. Ale teraz Tal by zagrał tak jak ja, Zbyszku, nie wiem, czy wiesz. Koń G5? No. Tak czułem, że to nastąpi. Tu jeszcze nie ma jakiejś tragedii chyba. A może jest tragedia? No, chyba jest tragedia. Dobra, teraz sobie gram posunięcie. Tak, to się. No to co, jak ci wezmę bierze? Nie, nie, dobra, sorry. Nie, już. To jest zmęczony chyba, Zbyszku, jesteś. Bulety możemy zagrać jeszcze, tak, bo bulety to dobra. Są takie bez myślenia. Dobra, czy by pamiętać, że nie sam się na mnie zatnie? Nie, ja nie. Ja mam formę powiedzieć przed tą Krakowę, bo ja będę na turnieju noworoczny. Teraz dużo turniejów jest, turniej organizowany w Polsce. Warszawia, Krakowia, chyba jeszcze w Białymstoku jest turniej. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów tam związanych z pandemią i tak dalej. I ta turniej cały się odbędzie. No ja mam nadzieję, że zagrać i że zagram w tym turnieju i całkiem dobrze mi pójdzie. Taki jest pomysł. Fajeszkę analizę robimy, też mi to nie wiem, też pomoże. Ale masz ten ranking wysoki w to. Ja cię sunę. O, lipcia. Się gra, się ma. Pniol, stary cwaniaczek, jeśli chodzi o takie warianty. Czy cwaniaczek, to nie wiem, no. Szybki jest. Przecież masz 4 sekundy więcej. No, masz 10 sekund więcej w ogóle. Nie boję się. O kurczę. Się teraz zaczniesz bać. Byłem C4 miałem najpierw zagrać. Zmaściłem. Zmaściłeś. Moje 5, tak? Trochę cię tu wypuściłem.
ale chyba już matuje. No, masz rację. No, kiepsko pograłem. Udało się. Ostatni? Tak, ostatni i będziemy kończyć, nie? Tak. Nie bądź miękkiszony. I gramy, ostatnia runda. Słowian. No, no, musisz uważać. Musisz, Piotrze, uważać. Coś tutaj źle pograłem. Coś mi się wydaje, że coś Zbyszek złapał. No, chyba cię złapałem. Teraz pytanie, jak to najszybciej wygrać. Dobra. Bo tak by. O Jezu. Dobra. Już rzeczywiście jest źle. Tam wszystko wygrywało poza tym, tak? No powiedzmy, że wszystko. Trochę przesadzasz moim zdaniem. Nie no, tam. Nie doceniasz. Tam pewnie było plus 3 dla mnie. Albo plus 2,5. Gdzie ty tym skoczkiem idziesz? Właśnie nie wiem jeszcze. A, jeszcze znalazłeś taktykę, tak? Króle 3? Znaczy to coś... Powiązany ci... jestem, jak Baleron jestem powiązany. No. Ale niestety wszystko ci... Ale czas, ja w ogóle za wolno gram. A kurczę, jeszcze wiesz, ale primowa miałem słabego. No, primowy. Ja w ogóle się zawiesiłem, że mam tak mało czasu, wiesz? Gońca mogłeś dorobić. Gońca i goniec będzie trzymał. Gońca, no. Dobra. Dobra, fajnie było. Chyba będziemy kończyli, co? Tak, będziemy kończyli. Zapraszam na jutro na 21. Dariusz Schoen będzie grał blice, bulety z chętnymi. Polecam dać suba, zaznaczyć ten dzwoneczek i Państwo będą na bieżąco z naszymi streamami. W piątek będę grał Mistrzostwa Europy w Blicu. Będzie grał też tam, no wszyscy będą grali z Polski praktycznie, również Jan Krzysztof Duda, więc jeśli chcecie... Ja nie będę. Tak, Piotra nie będzie. Jeszcze nie wiem, czy w ogóle technicznie będziemy mieli jak streama z tego prowadzić, ale mam nadzieję, że to na Czeskomie również będzie jakoś transmitowane, czy gdzieś na Czes24. Więc no, mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce i dzięki Piotrze, że dzięki ze mną tutaj poanalizowałeś tę partię. Było bardzo sympatycznie. Również Państwu dziękuję, że byliście z nami przez w czasie trwania naszego streama.